Dobry wieczór, dobry wieczór. Halo, halo Maćku. Halo, halo Jakubie, dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Przy mikrofonach Jakub Rutka. I Maciej Papież. Witamy, witamy was bardzo serdecznie, wyjątkowo w poniedziałkowy wieczór, ale jakaż to dzisiaj okazja, aby spotkać się z wami podczas właśnie tej transmisji na żywo. Cóż tu takiego dzisiaj? Święto, święto kobiet. Maćku, najlepsze, najserdeczniejsze życzenia. Po staropolsku nawzajem. Tak jest, tak jest. Drogie panie, tak naprawdę, na samym początku już, z tego miejsca, nie wiem, czy będziemy składać wspólnie, co my, jakieś małżeństwo jesteśmy. Najpierw złożę sobie ja. Najpierw gospodarz. Drogie panie, z tego miejsca chciałbym wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Czym byłby ten świat bez was, bez kobiet? Wszystkiego naprawdę dobrego, zdrówka, przede wszystkim, jak to się mówi, żebyście były z nami i trwały, bo tak naprawdę, jak to ktoś kiedyś powiedział, my mężczyźni wszystko robimy dla was, dla kobiet. Ktoś tak powiedział i najwidoczniej miał rację, także cieszymy się, że jesteście dzisiaj z nami. Dzisiaj panie naprawdę mają wyjątkowy wieczór, mają pierwszeństwo we wszystkim, w komentarzach. Po prostu no jest wieczór, wieczór pań, panowie, będziemy tutaj starali się wszyscy w naszym męskim gronie, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, zrobić paniom dzisiaj jak najlepiej, jak najlepiej. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego ode mnie. Pięknie im pan powiedział. Przede wszystkim zdrowia, zdrowie jest najważniejsze i również życzę tego, byście spędziły tutaj bardzo miło czas w naszym towarzystwie i żebyście się dużo, dużo uśmiechały. Tak jest, bo uśmiech, jak to mówią, śmiech to zdrowie, uśmiech otwiera wiele, wiele drzwi. Dobrze mówię? Tak, 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 wiele drzwi, wiele okien. Tak. Drogie panie, ogłosiliśmy też coś takiego właśnie jak Ladies Night, czyli dzisiaj postanowiliśmy zaprosić was do wspólnego udziału w naszym live'ie. Tych zgłoszeń przyszło dużo, część... No pani pewnie nie będzie mogła wziąć udziału z tego względu, że gdzieś tam ten pułap taki wiekowy, no chociażby minimalny gdzieś musi, no wypadałoby, żeby był, prawda? No bo w ogóle podejrzewam, niektóre osoby w tym wieku, które tam podały, to nie powinny takich historii w ogóle słuchać. Ja to nie wiem. No ale żeby nie było, dzisiaj będzie... Od razu odpowiem na pytanie, bo tych pytań było bardzo dużo. Pytanie brzmiało, jak to będzie wyglądało? No nie odpisywaliśmy na te pytania, bo tak na dobrą sprawę byśmy musieli dzisiaj od rana siedzieć i odpisywać na wszystkie. Będzie to wyglądało tak, że panie mogą nam podawać, jeszcze to jest aktualne, na Instagramie lub na fanpage'u swój identyfikator Skype i my w trakcie dzisiejszego live'a będziemy zapraszać panie do takiej krótkiej rozmowy z nami. Będziecie mogły zadać nam parę pytań, my osobiście złożymy wam życzenia, zapytamy was o jakieś wasze ulubione rzeczy, no sobie porozmawiamy luźno, wy będziecie mogły zapytać o co chcecie i sobie parę minut tak na luzaka porozmawiamy, będziecie mogły kogoś pozdrowić, no nie pomachać, no bo jak widzicie nie streamujemy obrazu, bo... Lepiej nie. Lepiej nie, lepiej nie. I tak zmieniliśmy facjaty na obrazku. Na bardziej wyjściowe, myślę. Na bardziej wyjściowe i bardziej aktualne, bo tam Maciek wcześniej to miał zdjęcie z komunii. Tak. Ja też jeszcze teraz mam zbierzmowania. Tak, teraz zbierzmowania. Ja też tam wyglądałem już nie to, żeby teraz było lepiej, ale po prostu zmieniliśmy, bo no, czasami trzeba coś odświeżyć, tak? Tak jak i... Ja jestem generalnie dumny, bo Kuba ma genialnego skilla w Photoshopie, jak widać. Tak, tak, bo Maciek w ogóle wysłał czyjeś inne zdjęcie, jakieś swoje, ja z tych dwóch zlepiłem coś, co wygląda właśnie w ten sposób i no i dzięki temu można było to wrzucić. Dokładnie tak. Także drogie panie, jeżeli jeszcze chciałybyście dołączyć, wziąć udział dzisiaj w tym naszym live'ie, porozmawiać z nami, ja tutaj mam telefon pod ręką, Maciek tam dodaje was na Skype'ie do znajomych, także nie myślcie sobie, że to jakiś, no,
was typ prześladuje w internecie. Nie będę dzwonił o 3 w nocy i dyszał. Na pewno o 3 w nocy śpię. Będzie dzwonił o 1. Nie, nie będę. Także, drogie panie, śmiało, śmiało, zapraszamy, nie gryziemy, będziemy za chwilę łączyć się już z pierwszymi osobami. Oprócz tego, słuchajcie, oprócz tego, dzisiaj będą też creepypasty. Będą creepypasty, dwie specjalnie na Dzień Kobiet. Napisał Szymon Mandrak creepypastę i napisał creepypastę Tomek Jaruga. Dwie historie na Dzień Kobiet, jedna trochę krótsza, jedna trochę dłuższa, dwie zupełnie inne historie, obie oczywiście w temacie związanym z Dniem Kobiet, także jesteśmy, że tak powiem, na bieżąco z tematem. Zerkam na czat, Maciek, jak coś będzie tutaj, bo ja tak, wiesz, mam głowę między dwoma monitorami, więc gdyby spokojnie, coś tutaj... ja mam czat przed oczami, także nie ma lipy. Mówią, że słychać mnie ciszej niż Macieja. Ścisz się. Nie. No. A to. Menda. Zaraz, ja tu zaraz, jak to będzie? Wycisz użytkownika. Stream nie straci na jakości, także... Kto to się tam śmieje? Nie ma problemu. Ja się śmieję. O, a teraz powiedzcie, czy teraz jest ciszej, Maciek? Powiedz coś, mów coś. Mówię coś, będę chwilę mówił, przestaję mówić, bo nie wiem, co mam powiedzieć, dlatego właśnie, przestaję już mówić. Ja tutaj tak cię trochę suwakiem takim zdjąłem, nie wiem, czy to w ogóle coś zmieni, czy nie. Także czekamy na odzew. Wiemy, że jest opóźnienie między tym, co my tutaj mówimy w czasie rzeczywistym, a między tym, co wy słyszycie. Mnie także... zawsze głośniej słychać, bo ja zawsze drę mordę. No właśnie, no. Ja nie potrafię cicho mówić. Ale ja mam uczulenie na szepty, więc to jest logiczne w moim przypadku. Jest okej, okay, ludzie piszą, jest okej. Okay. Czyli zostawić go wymutowanego w ogóle, tak? Okej. <Okay. śmiech> Dobra. No, tak. No to fajnie. Dobrze. Patrzę, co... od razu też powiem, czemu, bo mimo wszystko, że był przypięty komentarz, to i tak mnóstwo osób pyta, czemu nie było tego łowcy wczoraj. No nie było. No, jak się ludzie pochorowali, to i odcinka nie było. Będzie w niedzielę, także spokojnie, no nadrobimy. Żeby nie zostawić was w ogóle z niczym, no to poszła taka lista rezerwowa, jest... tam są historie gotowe zawsze na taką czarną godzinę. Powinno pójść na nowo, chyba. Dajcie znać, czy nas słychać. Właśnie, bo tu wyskoczyła nam jakaś informacja, że coś nas zerwało. Ale jesteśmy chyba znowu w eterze, dajcie znać. Tak to jest, jak się zaktualizowało program. Zauważ, Maćku, że zawsze jest tak, że jak robiłem aktualizację programu, to zawsze później coś się działo. No, my zawsze mieliśmy problemy techniczne i właśnie to wróciło. Dobra, jesteśmy, dobrze, super. Uff. Znaczy, nie wiem, czy byłaby jakaś strata, gdyby nas zerwało, ale widocznie internety nie chcą nas. Dobrze, od czego zaczynamy? Od czego zaczynamy, Maćku? Dziś myślę, że moglibyśmy na dzień dobry do kogoś zadzwonić. Na dzień dobry do kogoś zadzwonić. Dobrze. No to tak. Masz listę. Proszę bardzo, wybieraj. Ja tutaj już w drodze losowania. Maciek widzi, ja nawet nie widzę, więc nawet nie wiem. Wybaczcie, ale nawet nie wiem, do kogo teraz będziemy dzwonić, więc od razu może... Poczekaj. Pytanie, czy ja to mogę zrobić w ten sposób, czy ja to muszę zrobić w inny sposób? Od razu mówimy, drogie panie, jeżeli chcecie jeszcze wziąć udział, to śmiało można. Nie trzeba mieć kamerek, nie pokazujemy, tak jak mówiłem, obrazu, tylko sam dźwięk. No, próbujemy... Czy mi się uda... O, coś szumi dookoła las. Widzę, że mi się udało dodawać. I chyba dodałem? Nie, jest niedostępna. Kto? Pani Paulina. Jest niedostępna. A pani Paulina jest na czacie nawet, widzę chyba. No, widziałem, tak. Także pani jakby Paulina mogła się zrobić online. Jakby pani Paulina mogła się zrobić online, bo pani Paulina się do nas zgłosiła, a teraz
Jest offline na Skype'ie. I teraz wszystkie Pauliny, które teraz się pozgłaszały, być, teraz wszystkie Pauliny, teraz które się pozgłaszały, lecą. A po pierwszej rozmowie będzie pierwsza creepypasta, także... Co, jak odbierze facet? Halo, kim ty jesteś? Ja wtedy powiem, dobry wieczór, czy brał pan udział w naszej zimowej loterii Radia Z? Nie? No to... Czekaj, jest Paulina już. Dodajemy. Muzyczka z windy. A co, jak Paulina... Umiesz naśladować? To muzyczka z windy gra cały czas. A co, jak Paulina, to tak naprawdę na przykład Michał? Dobra, widzę, że użytkownik... Możemy zapytać, czy Paulina to tak naprawdę Michał? Jaki Michał? O! Słychać mnie? Słychać bardzo dobrze. Dobry wieczór, ja tu przyciszę muzykę, żeby nam nie przeszkadzała. Halo, Paulino, jesteś z nami? No oczywiście, no nie spodziewałam się, że będę pierwsza. A, to widzisz, moderator Maciej tam zakręcił kołem, ruletką i kołem fortuny. Maszyna losująca. Tak, o bęben maszyny losującej był pusty. Maciek zwolnił blokadę i poszło. Paulino, nie będziemy ukrywać, że gdzieś nie kojarzymy oczywiście z grupy, z komentarzy, bo kojarzymy bardzo dobrze. Powiedz nam, jak przede wszystkim na sam początek wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. I ja teraz zapytam o taką rzecz, bo ty chyba pracujesz w kwiaciarni, co z tego, co gdzieś tam zauważyłem? Tak, dokładnie. Stalker. Bardzo przyjemna praca. Powiedz, duży dzisiaj w takim dniu jak Dzień Kobiet jest, no, że tak powiem, ruch? No, nie spodziewaliśmy się, było bardzo fajnie. Mieliśmy dwie dostawy jeszcze dodatkowo. Tak, na sztuki to jest ile tak mniej więcej, bo żebym pojął to, czy to jest, nie wiem, 10 tysięcy, czy 100 tysięcy? Nie złotych, mówimy o kwiatkach, tak? Tak mniej więcej, pi razy oko, żebyśmy mogli zobrazować sobie... Ile? Około 10 tysięcy sztuk. Aha, no to sporo. To kawał bukietu. No. No nawet dzisiaj nie, byłyśmy we dwie, to nawet nie usiadło się na chwilkę. No a po co siadać, no co ty? Nawet kasę. Siadać w pracy? Siadać w pracy? Co to? Tak. Paulino, powiedz nam w ogóle, jak długo już tutaj jesteś związana z creepypastami? Jak długo już słuchasz tych historii? Jak doszłaś na sam koniec internetu? Już trochę czasu minęło. Z 5-6 lat? No to faktycznie. No to prawie sporo. Od początku kanału. To prawie od początku. A co było pierwszą taką historią, która cię gdzieś tu ściągnęła do nas? To znaczy ogólnie zaczęłam od bukserzyka, tak? Tak. Poranne żarty. A później jakoś tak wyszło, że była jedna z ulubionych past tych starszych. Matku, już nawet nie pamiętam tytułu. Te pierwsze creepy wyzwanie, te opowiadania były takie krótsze. Pamiętam jedno opowiadanie, chyba właśnie Macieja Papieża, z tą dziewczyną rudowłosą, która wpompowała w drugiego mężczyznę takiego pasożyta i on tam w nim rosł. Pasożyt. I tak dalej. No, fajnie mi się to pisało akurat. Tak, Maciej lubi pisać pasty, gdzie rudowłose dziewczyny tak pompują. Tak, to jest specjalista. Bo potem było jeszcze wyznanie. Ale to był już Gabriela Gruli. I no już poszło wszystkie po kolei, już później leciały. Już wszystkiego słuchałam. I zresztą fajnie się słuchało. I co powiedz, na przykład jak jesteś w pracy, to też to gdzieś tam ci towarzyszy? Czy tylko, nie wiem, no jak wracasz sobie po nocy albo w domu, w wannie? Nie, najczęściej w pracy. Najczęściej Najwięcej czasu mam. Tak, dokładnie. Puszczam, leci cały dzień. Nawet przychodzą klienci, to razem ze mną słuchają. No ewentualnie jak jakieś przekleństwa lecą, to wtedy wyciszam. No, to musisz już chyba osłuchać się na pamięć, żeby wiedzieć, w których momentach przekleństwa. To moje pasty na pewno nie lecą w takim razie.
No niektóre, jeżeli chodzi o niektóre pasty, no to już na tyle razy słuchałam, że mogę stwierdzić, że już idzie razem lektor czyta, Jakubie czytasz, ja sobie wchodzę po kwiaciarni i też powtarzam. No to już jest wyższy poziom. O. Dobra, Paulina, powiedz teraz, bo my zrobiliśmy ci takie przesłuchanie na początek, ale teraz masz, proszę bardzo, do dyspozycji nas, możesz pytać o wszystko. Ale o co ja bym mogła zapytać? Przecież to za każdym razem na wszystkich live'ach zawsze jest mówione wszystko to samo. Zawsze jest tłumaczone. No może masz jakieś takie pytanie, które gdzieś tam ci tak siedzi w głowie, zawsze myślałaś sobie, kurde, jakbym mogła ich zapytać o coś. No nie wiem, no. Szczerze mówiąc, to raczej chociaż, nie. Chociaż taki, tu teraz jest właśnie taki myk, bo osoba, która jest tak stałym widzem jak ty, to tak na dobrą sprawę zna nas na wylot, więc w sumie to... Lepiej niż my sami. No. Ja wiem, czy tak na wylot, po prostu lubię słuchać past. Jestem, wszystkie live'y, te nawet na których nie byłam, to co wszystko jest dostępne na YouTubie, to jest przesłuchane. No to ja podziwiam. Są zbędnych pytań nie muszę zadawać, naprawdę, czy kiedy będzie następna część Owcy, czy nie wiem, czas Z, czy cokolwiek. Czy... No wiadomo, nie ma co pytać o jakieś prywatne sprawy, to chyba nie ma takiej potrzeby. No to właśnie, no to widzisz. Całkiem rozsądne podejście. Tak jest. To nam się podoba. No. To może jakieś inne pytanie, nie wiem, no może albo po prostu... Może chcesz opowiedzieć fraszkę. Może chcesz opowiedzieć fraszkę, anegdotę, dowcip, żart. Coś śmiesznego, co się zdarzyło może z kanałem. O, właśnie, może masz jakieś takie dziwne... Wspomnienia. Wspomnienie albo sytuację związaną z kanałem. Poproszę powtórkę z końcówki ostatniego live'a. Aha, czyli ten moment, gdzie Maciek zrobił wiochę. Sprawy, wszystko to też było świetne. Nie, to tak na dobrą sprawę, to chyba Maciek wpadł na ten pomysł, nie? I tak, kurczę... Nie, to gdzieś z czatu poszło. Poszło z czatu i później już poleciała lawina. Tak, bo nikt nie chciał się rozłączyć, po prostu wszyscy chcieli, żeby jeszcze to wszystko troszeczkę potrwało. No właśnie. I później i zostaliśmy i poszło, i zadziało się coś, co teraz będzie. Może za jakiś czas moje opowiadanie zostanie przeczytane na kanale, mam taką nadzieję, postaram się. Właśnie. Piszesz? Masz już w sensie coś napisane, czy dopiero próbujesz, czy masz coś, co piszesz do tak zwanej szuflady i jeszcze nie ujrzało to światła dziennego? Znaczy dodałam... tam na tym zapomniałam, która tam strona się do dodawania opowiadań nazywa. Dodałam je. Jak to się mówi? Wattpad chyba. Wattpad. Nie. WhatsApp. Wattpad. Tak, ale no niekoniecznie to jakieś fantastyczne było. Więc postanowiłam napisać. Zaczęłam. Dokładniej, dużo szczegółów, żeby było wszystko tak fajnie opisane, ale pewnie zajmie mi jeszcze troszeczkę czasu, więc może później coś wyślę, może się uda, może się spodoba. A powiedz mi, jaki rodzaj past do ciebie najbardziej trafia, jeżeli byś mogła powiedzieć, że taki najbardziej twój ulubiony gatunek, taki... motyw przewodni historii, że jak jest o tym pasta, to już wiesz, że wow, że już nie możesz doczekać i czekasz z utęsknieniem na tę historię. Chociaż w sumie nie wiadomo, co będzie w naszych pastach, ale ogólnie jakieś takie ulubione motywy przewodnie. O, lubię takie bardzo krwawe opowiadania. Czyli znowu Maciek. Czemu ja? Ja nie mam wcale aż tyle krwi w swoich opowiadaniach. No w Łowcy jest dużo krwi, ale w poprzednich nie. Jeżeli chodzi o jakieś wulgaryzmy, krew, normalnie lejące się wnętrzności czy cokolwiek, nie ma problemu. Jak no najbardziej. Dobra, jeżeli chodzi o wulgaryzmy, to faktycznie to się zgodzę. Ale to po prostu wynika z ubogiego słownika i tyle. A ten wilkołak?
O, właśnie, wilkołak. Lubię właśnie takie opowiadania, takie, żeby coś, no nie wiem, czemu mam ostatnio z tym wilkołakiem. Nie było takiej pasty z takim... Chodzi za tobą ten wilkołak gdzieś, tak? Gdzieś tam cię... Dokładnie, tak się przyczepił do mnie i nie chcę odpuścić. Słyszałem, że Kuba się nie golił przez 2 tygodnie, więc myślę, że może być takim wilkołakiem. Tak. To był wilkołak, stać się na więcej. No. Nie no. W sumie no z wilkołakiem można byłoby coś... A to nie był, nie. Zmierzch to był wampir, nie wilkołak. King napisał o wilkołaku takie króciutkie opowiadanie. Nie wiem, czy to by wyszła po prostu creepypasta. Gdyby ten owłosiony wilkołak tam... Znaczy, wiesz co, ja mam pewien pomysł na serię nawet z wilkołakiem, tylko nie wiem, czy to nie będzie zbyt infantylne. Tak mam w głowie, że to jednak może być taki drugi zmierzch trochę. I nie, nie chcę się za to brać, nie chcę być z takim czymś kojarzonym. Ta, nie chcesz, nie chcesz. A ile razy mówisz, że o, jak ja bym chciał napisać coś takiego jak 365 dni... Ani razu. Nothing happened. Wyrwice i w ogóle lejąca się krew. Musiałby taki coś w tym stylu. Okej, okay, no bo niektórzy na przykład jak była pasta z creepy wyzwania Nemo albo Szymona Mandraka była historia, miał dwie twarze, gdzie tam było dużo tych brutalnych takich opisów, to ciebie nie ma jakoś, że ojej, nie słucham. W zupełności nie. Aha. No to... przeciwnie, ja mogę słuchać takich opowiadań. To czyli tamten wilkołak w las, tam ugryz, kurno, tu szarpnął, tam... Nie, może tak być. Dobrze. No to będzie, Maciek będzie pisał, no. Czemu ja? No wyślę ci to zdjęcie dla inspiracji, wiesz, żebyś miał... A, dobra, chyba, że no. Tak, to okej. Okay. Przekonałem? Okay, nie ma sprawy. Ale pod jednym warunkiem, będzie ono w miniaturce później. Dobra, sam mówiłeś, że mam zdolności takie w Photoshopie, to damy radę. Dobra, dajmy powiedzieć Paulinie, bo ona próbuje coś powiedzieć, a my tu zagadujemy. No. Proszę. Spokojnie, ja mogę słuchać w dalszym ciągu, nie ma problemu. Ale chciałeś coś powiedzieć. Mówię, że ja nie będę musiała pisać, mam nadzieję, żadnego opowiadania o wilkołaku. Ja wolę posłuchać, jak ktoś... No, teraz to już wypada, żebyś napisała. Artur Klonowski pisze na czacie 50 kłaków Greya. No, już nawet mamy tytuł, no. Tak jest. To już bardziej taka troll pasta by musiała być. No, to właśnie to jest coś, co ja też cały czas powtarzam, że mi się tak marzy jakaś taka troll pasta, taka historia z jajem, coś takiego, ale Maciek nie chce napisać, bo mówi, że nie. Ja odkładam, bo ja nie mam poczucia humoru. No tak jak wycieczka, to było dobre też. No wycieczka była super po prostu. Uśmiałem się do łez na tej paście. Tak, to fakt. To było dobre. Dobre. Podobało mi się. Dobrze, Paulino, możesz teraz pozwalamy ci zadecydować, jaką pastę będziesz chciała ty i nasi widzowie usłyszeć. Ja jeszcze dodam teraz, że jeżeli jeszcze panie chciałyby też właśnie wziąć udział, tak sobie z nami porozmawiać, można śmiało na Instagramie, na fanpage'u jeszcze nam swój tam identyfikator, czy jak to tam się zwie, do Skype'a podać. A ty, Paulino, możesz teraz wybrać, czyją historię... wybierasz jako pierwszą, czy będzie to Tomek Jaruga, czy będzie to Szymon Mandrak. I dlaczego? O. Może Szymona. Może Szymona. A czemu Szymona? Tak, są bardziej takie, też takie straszne, znaczy może nie straszniejsze, ale te opisy też są takie. Czyli Szymon, mówisz, jedzie po bandzie, tak? Tak, tak. No, te opowiadania też są fajne. Okay. Fajnie się... Dobra. Nie są wszystko jest fajnie opisane. Okej, okay, w takim razie już za chwilę historia Szymona napisana specjalnie na dzisiejsze święto, na Dzień Kobiet. Także zostańcie z nami. Paulino, tobie dziękujemy za to, że się zgłosiłaś, za to, że mogliśmy w końcu porozmawiać, no może nie face to face, bo w sumie się nie widzimy, ale słyszymy się i że mogliśmy w ogóle zamienić chociaż kilka słów inaczej niż gdzieś tam w komentarzach, czy na grupie, czy na fanpage'u. Także cieszymy się, że byłaś z nami. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. No i masz teraz... Tak, tak.
wszystkiego, co najlepsze. Masz teraz czas, żeby pozdrowić wszystkich. Pozdrawiamy. Pozdrawiam wszystkich. Wszystkich słuchających. Tak jest. Tak, pozdrawiam. Was również. I pozdrawiamy. Jeżeli jutro Paulina odpali transmisję w kwiaciarni, to pozdrawiamy wszystkich obecnych tu klientów. Jutro akurat mam wolne, ale ja mogę pozdrawiać wszystkich klientów codziennie i zapraszać do siebie. Tak jest. A gdzie ta kwiaciarnia? W jakim mieście? Dokładnie w Darłowie. W zachodniopomorskim. Okej. Okay. Czyli Darłowo pozdrawiamy. Jak będziemy nad morzem, od razu odwiedzimy kwiaciarnię w Darłowie. Powiemy dobry wieczór. Tomy? Tam pewnie jest kilkanaście, więc będziemy trochę szukać. Tak. Będziemy wchodzić. Dzień dobry. Czy pierze pani swoje ubrania w wizirze, czy w zwykłym proszku? I Paulina będzie odpowiadać. Dzień dobry, czy lubi pani wilkołaki? Nie? Dziękujemy. Następna. O właśnie. Tak, tak będzie. Was 10 jest w Darłowie. Może przesadziłam, ale jest w czym wybierać. Po prostu odezwiemy się, że jesteśmy, powiesz to tutaj i my przyjdziemy. Tak będzie. Albo jeszcze inaczej. Od najbliższego, chociaż my będziemy samochodem, umówimy się w jakimś punkcie i płatkami róż będziesz znaczyć drogę. Drurku, przestań. Przestań. Dosyć. Jakkolwiek to nie zabrzmi, będziemy dochodzić po kwiatkach. Może tak, tak jak mówisz. Dobra, Paulina, dzięki wielkie raz jeszcze, a teraz zapraszamy ciebie i wszystkich na pastę Szymona specjalnie na Dzień Kobiet. Pozdrawiam, do usłyszenia. To wydarzyło się wiele lat temu, kiedy byłem jeszcze gliną w wydziale kryminalnym. Pewien młody mężczyzna, wracając późnym popołudniem z pracy, zatrzymał się po drodze w kwiaciarni, by kupić żonie i córce kwiaty z okazji Dnia Kobiet. Kupił róże i goździki, bo jak potem zeznał, 8-letnia Kinga uwielbiała goździki, a on chciał zrobić córce jak największą przyjemność. Gdy wrócił do domu, było już ciemno. Mężczyzna mieszkał wraz z żoną Martą i córką Kingą na skraju małej miejscowości, tuż pod lasem. Piotr zdziwił się, bo w domu nie paliło się żadne światło, a drzwi były otwarte na oścież. Gdy zdejmował w przedpokoju kurtkę i buty, miał złe przeczucie. Coś było cholernie nie tak. Marta? Marta, Kinga, jesteście? Mogę sobie tylko próbować wyobrazić, co przeżył Piotr, kiedy zapalił światło w salonie i znalazł zmasakrowane ciało swojej żony. Ściany i szyby były zachlapane krwią. Dywan, na którym leżały zwłoki kobiety, również był nią przesiąknięty. Pamiętam, że krew była też na suficie, kanapie, blacie kuchennym, przeszklonych drzwiach prowadzących na balkon. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że sprawca zadał ofierze kilkadziesiąt ran kłutych i ciętych całego tułowia i głowy, a także połamał jej nogi i złamał kręgosłup ciężkim przedmiotem, co świadczyło, że najprawdopodobniej działał w jakimś szale. Możecie wyobrazić więc sobie, jak wyglądało ciało Marty, kiedy znalazł je Piotr. Mężczyzna zeznał potem, że rozpoznał żonę jedynie po kolorze włosów i ubraniu. Piotr długo pozostawał w szoku, ale w końcu zdołał dojść do siebie. Zadzwonił na policję. Kiedy przybyliśmy na miejsce, grupa techników od razu zabrała się do pracy, by dokładnie zabezpieczyć wszystkie ślady. W pobliżu ciała kobiety znaleziono leżący na ziemi bukiet białych róż, podobny do tego, jaki tamtego dnia kupił żonie Piotr. Według mężczyzny Marta uwielbiała białe róże. Z początku Piotr był naszym podejrzanym. Założyliśmy, że tamtego dnia wrócił z pracy i nakrył żonę na romansowaniu z jakimś innym mężczyzną, tym, który przyniósł bukiet białych róż. Jednak nasze przypuszczenia nie sprawdziły się, gdyż wyniki sekcji wskazywały, że ofiara została zamordowana między 13 a 15.
W tamtych godzinach jej mąż z całą pewnością był w pracy, więc jego udział w zbrodni musieliśmy wykluczyć. Kiedy technicy zabezpieczali miejsce zbrodni, a grupa mundurowych odwiedzała okoliczne domy, by zadawać sąsiadom zamordowanej pytania, ja wraz z mężem ofiary i dwójką policjantów poszukiwaliśmy 8-letniej córki mężczyzny Kingi. Boże, ten skurwiel musiał ją porwać. Ten skurwysyn porwał moją córeczkę. Nagle usłyszeliśmy płacz w ciemności. Dziecięcy, zawodzący płacz. Dobiegał z głębi ogrodu. Pobiegliśmy w tamtą stronę i po chwili odnaleźliśmy Kingę. Przerażone dziecko ukryło się w prowizorycznym szałasie, zrobionym zapewne podczas zabawy z gałęzi i suchych patyków. Dziewczynka była roztrzęsiona. Piotr przytulił córkę z całych sił i zdenerwowany zaczął wypytywać. Boże, Kingunia, co się stało? Przed kim się tu ukryłaś? Przed kim? Tam pobiegł. On tam pobiegł i tam wszedł do środka. Wyszeptała dziewczynka, wskazując ręką na wielką szopę stojącą na granicy ogrodu i lasu. Dałem znać dwójce policjantów, by się przygotowali. Kiedy wyciągnęli pistolety, spytałem Piotra. Co jest w tej szopie? Trzymamy tam drewno na opał i takie tam różne sprzęty. Jest gdzieś drugie wyjście? Nie, wejście jest tylko z przodu. Z tyłu jest jedynie takie małe okienko. Piotr został z córką, a ja wraz z dwoma mundurowymi ruszyliśmy w kierunku szopy. Szliśmy po cichu, komunikując się jedynie gestami. Kiedy podeszliśmy do szopy, dałem znać Romkowi, by otworzył drzwi. Policjant chwycił za klamkę, a ja wraz z kolegą wymierzyliśmy z broni w kierunku otwierających się drzwi. Od tamtych wydarzeń minęło kilka lat. Mordercy nigdy nie udało się schwytać. Najbardziej zagadkowe w tym wszystkim było to, że sprawca nie zostawił na miejscu zbrodni żadnych śladów. Nie pozostawił odcisków palców. Nie znaleziono żadnych śladów biologicznych, takich jak włosy czy ślina. Przejrzeliśmy okoliczne monitoringi, ale nikt podejrzany nie rzucił się nam w oczy. Czyżby istniała zbrodnia doskonała? Kilka tygodni temu rozmawiałem z Kingą. Teraz dziewczynka ma już 13 lat i jest bardzo inteligentna. Przez te kilka lat była bardzo zamknięta w sobie i nie chciała rozmawiać z żadnym psychologiem ani z nikim, kto tylko poruszał temat makabrycznej zbrodni. Psycholodzy byli pewni, że dziewczynka widziała przebieg morderstwa, co wywołało ogromny szok i traumę, która najpewniej będzie towarzyszyć Kindze do końca jej życia. W ostatnich miesiącach, będąc już na emeryturze, zaprzyjaźniłem się z Kingą i jej ojcem. Nie czas jednak, by opowiadać, jak do tego doszło. W każdym razie Kinga coraz bardziej zaczęła się otwierać. Widziałem, że mi ufa i byłem pewny, że w końcu powie mi, co wydarzyło się tamtego wieczoru w ich domu. I nadszedł wreszcie ten dzień. Dzień, w którym 13-latka opowiedziała mi i swojemu ojcu o tym, co wtedy zobaczyła. On zadzwonił przy drzwiach i mama go wpuściła. Powiedziała, patrząc tępo w okno, za którym uginały się wysokie brzozy, targane silnymi podmuchami wiatru. Znałaś go? Dziewczyna pokręciła przecząco głową. A jak on wyglądał? Był młody? Stary? Młody. Musiał być młodszy od mamy i był tak śmiesznie ubrany. Śmiesznie? Co to znaczy śmiesznie? Nie był wysoki, bardzo. Miał białą koszulę, takie śmieszne kolorowe spodnie i kapelusz na głowie. Chyba był blondynem. Zapamiętałaś coś jeszcze z jego wyglądu? Miał taką dziwną twarz, jakby... jakby taką... idealną. Idealną? Tak. Taką, jak mają modele albo aktorzy w serialach. Może on właśnie był modelem?
Przyniósł ze sobą bukiet róż i dał je mamie. Dał jej jeszcze prezent. Mama była uśmiechnięta, ale też się denerwowała. Mówiła coś, że to już koniec, że ma rodzinę i że już nie może. Rozmawiali przy tobie? Nie. Mama kazała mi wcześniej iść do pokoju, ale ja słuchałam ze schodów. Rozumiem. Czyli to ten mężczyzna, tak? To on zrobił to twojej mamie, bo mama chciała go wyprosić i się pokłócili. Tak było? Nie, nie. On nic mamie nie zrobił. Jak to? Odpowiedź dziewczynki była dla mnie sporym zaskoczeniem. To ten mężczyzna nie skrzywdził twojej mamy? W takim razie kto? Nie chciałam nikomu o tym mówić, bo... I tak nikt by mi nie uwierzył. W zasadzie ja już sama w to nie wierzę. Nie wiem, czy to było naprawdę, czy to tylko moja wyobraźnia miesza się ze wspomnieniami. Kinga, obiecujemy, że ci uwierzymy, ale błagam, powiedz wreszcie, co tam się stało. Zanim mama kazała iść temu panu, on dał jej te róże i perfumy i powiedział, że to z okazji Dnia Kobiet. Mama potem była jakaś taka szczęśliwa. Pamiętam, że chwyciła do ręki buteleczkę tych perfum i popsikała sobie nadgarstki, żeby powąchać. I co było dalej? Mama zaczęła coraz dziwniej się zachowywać. Psikała się tymi perfumami i tak dziwnie jęczała i się śmiała. Bałam się. Kazałam jej przestać, a ona na mnie nakrzyczała i dalej to robiła. W pewnym momencie zaczęła gadać coś jakby do siebie. Z całej siły rzuciła szklaną butelką z perfumami o ziemię. Buteleczka rozbiła się i perfumy wylały się na podłogę. Mama patrzyła tak dziwnie na te kałuże i nagle to się zaczęło dziać. Co? Co się zaczęło dziać? Ta kałuża perfum zaczęła tak jakby parować. Parowała bardzo szybko i z tej pary zaczął powstawać jakiś kształt. To był ludzki kształt. To coś przypominało człowieka, ale było takie przeźroczysto-mętne, jakby właśnie było z tych oparów. I to coś dziwnie pachniało. Niby był to przyjemny zapach, ale kojarzył się z czymś strasznym. To coś rzuciło się na mamę. Chwyciło nóż i zaczęło dźgać mamę. Mama krzyczała, żebym uciekała i się ukryła. Wybiegłam więc z domu i schowałam się w tym szałasie. Siedziałam tam i bałam się wyjść. Słyszałam wrzaski mamy, a potem zapadła cisza i to coś wyszło. I pobiegło do tej szopy. Kiedy tam biegło, było o wiele mniejsze niż wtedy w domu. Zupełnie jakby znowu wyparowywało albo się skraplało. Czy uwierzyłem Kindze? Oczywiście, że nie. Czy uznałem, że kłamała? Nie do końca. Pomyślałem, że wyobraźnia płata jej figle. Może jako ośmiolatka właśnie tak wyobraziła sobie mordercę i taki zniekształcony obraz pozostał w jej głowie. Jakiś czas temu przypomniałem sobie jednak o tym, co widziałem wtedy w tej szopie, kiedy Kinga powiedziała, że właśnie w niej ukrył się morderca. To, co w niej zobaczyłem, razem z tym, co opowiedziała mi dziewczynka przed kilkoma tygodniami, sprawia, że czuję coraz większy niepokój, bo wiem, że wtedy mogło wydarzyć się coś dziwnego. Koszmarnie dziwnego. Policja! Wyłaź! Jesteś otoczony! Wyłaź z rękami w górze, nie masz szans! Krzyknąłem, kiedy mundurowy otworzył drzwi szopy i wymierzyłem w tym kierunku z broni. Kiedy nikt nie wychodził, my weszliśmy do środka. Cholera, tu nikogo nie ma. W niewielkim pomieszczeniu rzeczywiście nikogo nie było. Tylko poskładane drewno, kosiarka
jakieś narzędzia. Nie wchodźcie tu. Zaraz przyślę techników, bo sprawca mógł być tu przed nami. Nim jednak wyszedłem, zauważyłem dwa szczegóły, przez które w ostatnich dniach nie potrafię zmrużyć oka. Po pierwsze, małe okienko z tyłu szopy było lekko uchylone. Jednak niemożliwe jest, by zmieścił się w nim dorosły człowiek. Drugi szczegół to tłusta plama pod oknem, która parowała wskutek przeciągu. Opary ulatniały się przez okienko. Byłem wtedy pewien, że to rozlana benzyna albo klej. Teraz już tak nie myślę. Niepokoi mnie to, co powiedziała mi Kinga. Kiedy tam biegło, było o wiele mniejsze niż wtedy w domu. Zupełnie jakby znowu wyparowywało. Albo się skraplało. No właśnie. Czy to tak, już? To już właśnie. To nie mam podsłuchu. Okay. To była historia autorstwa Szymona Mandraka. Bardzo fajna, bardzo ciekawa, fajnie mi się to czytało. Oczywiście myślę, że pasty i tak trafią na kanał w ogóle poza live'em, bo jednak szkoda, żeby gdzieś tam się zmarnowały te historie. Więc myślę, że jak najbardziej tu odpowiadając na pytania, wrzucimy je ogólnie oddzielnie, żeby były. Tak, jak w niedzielę nie będziesz w stanie łowcy zmontować. Nie no, wrzucimy może nawet jutro, żeby to było tak na bieżąco, na świeżo w klimacie. Dobrze, zerkniemy za... Lecimy z kolejną osobą? Tak. Lecimy z kolejną osobą. Okej. Także wbijamy, będzie to... Będzie to Nikola. O ile zrobi się online. Nikola, zrób się online. Nikola, halo? Halo. Tu jest Nikola, cześć Nikola. To Nikola już mówi. Hej. W ogóle, a ty mówisz, że jest offline. Poczekaj, wyciszę podkład, żeby w ogóle było Nikolę słychać. Halo. Dobra. Halo. Jestem. Jesteś. Halo. Dobrze, jesteś. Skąd jesteś? Ze Szczecina jestem. Ze Szczecina. Tak. Także tak samo zachodnio-pomorskie jak koleżanka przede mną. No proszę. To do Darłowa ile tam jest do tej kwiaciarni? Jezu, nie wiem, Darłowo nie jest w sumie daleko. No widzisz, jak już będziemy mogli sobie trasę zrobić? No, będziecie mieli po drodze. To tam, gdzie paprykarz jest, nie? Jezu, niestety tak. A czy to prawda, że wy macie tam pomnik na cześć tejże... Teraz pytanie, jak to odmienić? Paprykarza czy paprykarzu? Wiesz, że nawet nie wiem, ale mamy lody o smaku paprykarza szczecińskiego. O Boże. Żartujesz. No, serio ci mówię. Chryste Panie. Kurde. Jest obrzydliwe. Czyli na dobrą sprawę można byłoby sobie zamrozić paprykarz szczeciński, a później mieć go w formie loda. Z jednej strony tak, a z drugiej no jednak to tam jest dodawana ta śmietanka, to mleko, to wszystko, przecież to musi być obrzydliwe. Żartujesz. No tak, to są normalnie lody. Dobra, ale jadłaś, tak? Nie. Loda paprykarzowego? Nie? Nie, nie ma opcji. Maciek, a ty byś trachnął taką gałę? Ja nie przepadam za paprykarzem generalnie, bo to raczej odpuszczę. No już nawet to nie spodziewałem się, że powiesz, że nie przepadasz za lodami, ale wiem, że to byłoby kłamstwo. Słuchaj, ta masa z kości musiała wziąć, tak? No nie wiesz, myślałem, że nic w życiu mnie nie zaskoczy już bardziej niż lody o smaku, kurde, zapomniałem, co chciałem powiedzieć, nic mądrego. Paprykarza szczecińskiego. Nie, no właśnie to mnie trochę zaskoczyło, że można mieć lody i one są dostępne tylko, a kto je wyprodukował? Przepraszam, któż stoi za tymi lodami? Jakiś Grycon? Wiesz co, nie, to jest jakaś taka, powiedzmy, podrzędna lodziarnia. Jedna właśnie ma dostępne te lody. Mhm. Kurde. Nie no, powiem ci, że być w Szczecinie i nie zjeść loda o smaku paprykarza szczecińskiego, to tak jakby
Tak jakby co? Wiesz co, bardziej polecam skosztowanie pasztycików. Pasztyciki to jest najlepsza rzecz na świecie. Też z paprykarzu? Nie, normalne. To są takie jakby krokiety. Ty wchodzisz w Szczecinie do restauracji, a tam wiesz, paprykarz w pięciu smakach, paprykarz na twardo. Mamy restaurację paprykarza. No, naprawdę rozwiń, bo jestem ciekaw karty, wiesz. Jakie, wiesz co, jakie dania no, tak tam? Jak mówię, tak kanapki jak mówię, z paprykarzem i ogórkiem? Także no, do restauracji nie wchodziłam, jedynie co, no to wiem, że jest taka w centrum miasta dosyć bardzo rozbudowana, że tak powiem, przyciągająca oko, ale co oni tam serwują, to nie mam pojęcia i nawet nie chcę się dowiadywać, jakie tam są kombinacje z tego. Kurczę. Ja to ogólnie nie lubię ryb, jestem strasznie nierybny. Ja to... No dzięki. No, znaczy z ryb to ja paluszki rybne lubię. O. No to akurat... Ale ryby nie mają palców. Ja wiem. Słuchaj, moje nazwisko Rybka zobowiązuje, ja mam palce, okej? Okay? Właśnie, ale nie masz kości. A, faktycznie. Ości, okej? Okay? Ości. Ewolusiek, dziękujemy. A masz strzela? Mam. Okej. Ja tylko podziękuję tutaj, Ewolusiek nas wspiera, także trzymajcie na kwiatka dla Nikoli, pozdrawiam. I w ogóle, Maciek... Normalnie jak chamy, żeśmy się zachowali, bo w ogóle zapomnieliśmy o najważniejszym, co miało w ogóle być. Nikola, z tego miejsca przyjmij od nas życzenia jakże najserdeczniejsze, najcieplejsze, płynące prosto z serca wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet. Żeby ci może ten paprykarz kiedyś posmakował. No, no dziękuję, takich rzeczy się nie spodziewałam. No. Czego ci życzyli na Dzień Kobiet? No, żebym paprykarz, kurde, polubiła. To są oryginalne życzenia. Tylko na Mystery TV takie życzenia. No, no najoryginalniejsze, jakie dostałam. Kurczę, a ja byłem nad morzem, w Kamieniu Pomorskim byłem i we Władysławowie byłem. I... Przecież Kamień Pomorski to nie jest morze. To jest Zalew Szczeciński. I zgasł. Słuchaj, ja mieszkam tutaj w województwo mazowieckie, tak? To jest Ostrołęka między Warszawą a Łomżą. Dla mnie wszystko, co jest na północ i jest, wiesz, w linii brzegowej niedaleko morza, to wszystko już jest morze, więc... Tak samo jak wszystko, co jest na dole, jest góry, tak wszystko, co na górze, to jest morze, no. No, czyż nie jest to proste? Tak, no niektórzy taki, no. Przyjeżdżają do Szczecina i się pytają, którym tramwajem dojechać nad morze, także to też się zdarza u nas. Tak, no. Tak. Albo są w Szczecinie i pytają, czy to Trójmiasto, nie? No. Gdzie jest Molo? No. No to my mówimy, że zapraszamy do galerii handlowej nazwanej Molo, bo oni nie wiedzą, że mamy taką galerię i jak ktoś się pyta, gdzie jest Molo, no to wiadomo, że chodzi o galerię. A niektórzy się pytają, że zamyślą o morzu. I co porabiasz tam w tym Szczecinie? Poza nietolerancją paprykarzu. W sumie to nic, to jest naprawdę nudne miasto. Jedynie co jest ciekawe, to jak są dni morza, tylko no wiadomo, przez pandemię wszystko zostało odwołane i żadnej zabawy tutaj nie ma. Mhm. Nie zalewa was tam? Nie. Nie. Akurat nie. Macie te falochrony, tak? Pobudowane. Znaczy jest jakby Odra, jak leci przez centrum miasta, to jest dosyć mocno zabudowana, że tak powiem. Jest po prostu miasto postawione znacznie wyżej. Tam jest chyba, Odra jest niżej jakieś 3-4 metry. Także no jest bezpiecznie. Właśnie odbywam wirtualną wyprawę do Szczecina. Jestem na mapach Google'a. Mhm. Rzucamy sobie... To faktycznie no, do morza to jest jeszcze... To nie morze Szczecin. No. Gdzie to do morza jeszcze? To ty nad Dąbie jezioro. Nie, to jest kawał drogi ode mnie. Tak? Mhm. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Myślę, że jak na tym, na mapach Google jest tam, nie wiem, z 50 centymetrów, to jest faktycznie może 5-6 metrów. No tak myślałem, bo wiesz, jak Ostrołękę przybliżysz na Street View, no tak, to tak jest, nie? Tu centymetr, tu 2 metry. Dobra, no to co mamy? Galeria Galaxii. Kaszkady też mamy. Netto Arena.
No i warto jest też powiedzieć, że w Szczecinie mamy cmentarz centralny, który jest chyba trzeci pod względem wielkości w Europie. Trzeci czy czwarty? No właśnie, właśnie widzę, że kurczę, jest to kawał... Ile to ma hektarów? Wiesz co, zaraz może wygoogluję. To tyle, co twoja miejscowość jest praktycznie. Maciek. Kto jest jeszcze ze Szczecina na czacie? To ma zapytam od razu. 172 hektara. No, no to tyle. Trzeci w Europie. Widzisz? Widzisz, jakie ciekawostki? Pierwszy słyszę o tym. No, widzisz, a takie duże. No. Kto jest ze Szczecina jeszcze z nas tu słuchających? Proszę się na czacie zameldować. No name, no name, no name. Po prostu mnie te zera, czwórki i trójki zmyliły. No name ja. Świnoujście jest. Czy Jakub był w Przasnyszu? Oczywiście, że był. W Przasnysz też to rzut beretem jest od Ostrołęki. Szczecin, a dobra, co tu jeszcze macie? Gumieńce. Gumieńce macie. Tak, dokładnie. Ostoja. Co to jest Ostoja? To jest nazwa czego? To jest wioska. Wioska. Mhm. Okej, okay. U nas jest taka... Mamy piękną wioskę o nazwie Przylep. Ta po prostu miejscowość jest przepiękna. Tak, widzę, tu jest jeszcze miejscowość Dołuje. Tak, to jest akurat koło mnie. A, i coś cię tam dołuje? Znaczy Dołuje, nie, Dołuje to jest jeszcze kawałek drogi, powaliło mi się. Znaczy wiesz co, Dołuje to jest akurat taka, powiedzmy no... Nie wiem, no taka wioska, po prostu wioska tuż przed granicą. Także no nie jest ona zbytnio zabudowana. Jeszcze zobaczcie tę rozmowa. Weź dogadaj się, zobacz z kobietą. Skąd jesteś? Ze Szczecina? No nie, no to do Szczecina to tam jeszcze ode mnie to kawał. W Dołuje. Nie, właściwie to w Dołuje to też jeszcze ode mnie kawał. Nie, to wiesz zaraz, co, bo zaraz mam tutaj miejscowość pod sobą, która po prostu jest Siadło Dolne i myślałam, że Dolne i tak mi się coś pokręciło, że tak powiem. Siadło Dolne? Mhm. I Siadło Górne. I co tam siadło? Nie wiem, stadnina to Dawid jest, podsiadło. A gdzie to... Boże drogi. Ale tu jest miejscowość Podjuchy. Zgadnijcie, jak przeczytałem dziwnie. Za pierwszym razem. Jucha, krew. No. Tak. Dobrze, Nikola, jakieś... powiedz, czy... Dręczy cię jakieś może pytanie, może jest coś, co cię trapi, tak. Czy coś, nie wiem, no. Cicho, tak, bo zaraz będziemy całki rozwiązywać. Tak, będziecie mieli przepytanie z historii Szczecina. Nie, tak na poważnie to zastanawia mnie nurtująca Boże, święty wysłowie cię nie mówię. Najbardziej nurtujące dla mnie pytanie to jest właśnie to, która creepypasta była najbardziej męcząca do przeczytania. Najtrudniejsza. Maciek, weź wyjdź na chwilę. Na razie. Ogólnie to jałowca, ale... nie, żartuję. Która była najgorsza do przeczytania? Znaczy nie tyle co najgorsza, ale najbardziej wymagająca. Dobra, ale teraz pytanie najbardziej wymagająca pod względem jakiegoś mojego zaangażowania, że trzeba było się do niej porządnie przyłożyć, czy była taka najbardziej męcząca dla mnie, że mi się nie podobała, czy... Nie, taka wymagająca zaangażowania. Wymagająca zaangażowania. Właściwie dla mnie większość historii ma w sobie coś tam, no nawet dzisiejsza Szymona, która była, jest w jakiś sposób wymagająca, gdzie są postacie bardzo różnorodne, tak? Gdzie mamy jakąś dziewczynkę, która jest tam przestraszona, gdzie mamy jakiegoś emerytowanego gliniarza, jeszcze ojca jakiegoś też wystraszony, gdzie trzeba wymyślać tych głosów postaci, to jest wymagające. Historia Tomka Jarugi, która będzie, podejrzewam, za chwilę, bo będziesz mogła wybrać między historią Tomka a historią Tomka. Więc w tej paście też jest historia, gdzie był tam taki, nie będę wam zdradzał kto, ale dwóch bardzo charakterystycznych bohaterów, gdzie też trzeba było te głosy poudawać. Bardzo wymagająca była historia Marcina Młynarczyka, którą napisał właśnie do zbioru świątecznego. Tam przez 40 minut mamy narrację starszego człowieka, który mówi resztkami sił i się dusi przez 40 minut.
No myślałem, że zejdę po prostu po tej historii. Ona była naprawdę wymagająca, jeżeli chodzi o realizację samą. No i ale wszelkie... to był kosmos fabularny, że tak wtrącę, przepraszam. Tak, tak. Jeżeli chodzi o fabułę, naprawdę, naprawdę historia niesamowita. Wszystkie też serie, gdzie mamy... no, tak zwane te superprodukcje, czyli gdzie mamy mnóstwo innych osób biorących udział w nagraniach, to jest wymagające technicznie do ogarnięcia, więc tak na dobrą sprawę każda historia, do każdej historii podchodzimy na takim, no, z full zaangażowaniem. Nie ma tam, że a, dobra, przeczytam, aby mieć z bani już, więc raczej staram się tak do każdej dorzucić taką cząstkę siebie, swej duszy. Chciałem dodać talentu, ale Maciek by zaraz skwitował, że nie ma. Nie rozpędzę się, naprawdę. No właśnie. Dobrze. Cóż jeszcze? Bo jeszcze coś było jakieś tam. Czekaj, muszę się zastanowić. Ale właśnie w sumie tak, bo nawiązałeś do tych głosów. Czyli na przykład głos osoby takiej starej, wykończonej jest dla ciebie najbardziej męczący? Zależy, bo ktoś może być stary, ale jary. Czyli... ktoś, kto może być starszy, gdzie trzeba trochę obniżyć, ale on mówi w miarę dobrze. Oczywiście to nie brzmi głos jak osoby starszej, no, bo też nie chcę przerysowywać, żeby to nie był taki staruszek, który kurde mówi w paście, bo to by było raczej śmieszne niż straszne. Natomiast w tej historii chyba tylko Marcina. Marcin tam, nie wiem, czy to zrobił specjalnie, pomyślał sobie, a niech się pomęczy. Dam mu faceta, który jest na łożu śmierci i umiera i co chwila jeszcze on tam oddycha przez maskę tlenową, więc ja miałem kubek z kawą obok siebie, tak jak teraz mam z herbatą, tak miałem z kawą. I on jak tam mówił kwestię, to co chwila sztachał się z maski tlenowej, ale ja się sztachałem z kubka z kawy, więc takie to są kulisy nagrań. Tak to wygląda, proszę państwa. Nie ma letko, życie to nie i bajka, jak to powiedział Jakub Jurczak. W którychś sławnych kulisach czegoś tam. Okej, chyba moja ciekawość została zaspokojona. Okej, gdyby jeszcze była ciekawość, gdzieś tam się, no, jakieś tam elementy, już się pogubiłem. W każdym razie, gdybyś miała jeszcze jakieś pytania, by ci przyszło do głowy, to zawsze możesz do nas napisać. No, czy ja wiem, czy mam taką potrzebę? Już i tak was słucham na co dzień. No i teraz wiesz co, drugi teraz... drugi raz się zgasiła w przeciągu 15 minut. No dobrze, że ja siedzę cicho. Właśnie chciałem powiedzieć, że teraz niszczysz światopogląd Maćka, no. Muszę na niego zwalać, żeby nie było, że to tylko wiesz. No właśnie, bo ty siedzisz cicho i później mówisz, zgasiła. No to powiedz coś. Ja nie mam nic ciekawego do powiedzenia. No i właśnie, i tak, to tutaj. To między nami jest taka różnica, że jak ja nie mam nic ciekawego do powiedzenia, to milczę. Ej, właśnie, w sumie zostało mi nasunięte dobre pytanie przez Adriana, którego swoją drogą przy okazji pozdrawiam. Czy mieliście jakąś pastę po staropolsku, w takim starym języku, która była jakoś ciężka? Nie. Nie przypominam nie sobie, żebym coś takiego nagrywał, nie. Albo po śląsku, czy coś? Była historia, gdzie było kilka zdań wtrąconych dosłownie po śląsku chyba. Nie przypomnę sobie nijak teraz tytułu, co to było, ale coś tam było, że ja odpalałem YouTube'a i w ogóle musiałem wejść, załapać, o co to tam chodzi w tym języku, jak oni to zaciągają. Teraz tego nie odzwierciedlę tak samo, bo mi wyjdzie raczej okolice Białegostoku i Lidziki, zaciąganie tamtejszych. Natomiast to nie jest śląski, ale oni mają dosyć specyficzne, swoje w ogóle zupełnie inne jakieś słowa, które dla mnie były czymś kompletnie nieoczywistym, więc musiałem robić sobie research, żeby wiedzieć w ogóle, w jaki rytm uderzać tego czytania, ale żeby cała historia była taka... nie. No to w sumie chyba lepiej dla was. No, ja nie wiem, jak ja bym to przeczytał, bym się umęczył tu. Jakoś byś dał radę. Ja szczerze miałam koleżankę ze Śląska, poznałam kilka słów w tej gwarze, czy czymś tam, to powiem ci, że to jest po prostu poezja, jakie oni tam rzeczy mówią. Śląsk pozdrawia na czacie. Pozdrowienia ze Śląska.
O, Rokokoko, zapraszam na naukę śląskiego. No, no właśnie, no widzisz jak tutaj... To jest fantastyczne w prowadzeniu takiego kanału, że z każdego zakątka praktycznie Polski znajdą się osoby, które gdzieś nas słuchają. Mamy widownię, która mieszka nad morzem, w Szczecinie, w Paprykarzu, nad morzem, które nie jest morzem. Mamy widownię, która jest na Śląsku, mamy widownię, która gdzieś jest tam... Jeszcze w innych rejonach. Zaraz będziemy sobie szukać po całej Przepraszam, nocy. Że ci przerwę, ale mamy pozdrowienia od strasznych opowieści. Pozdrawiamy Krystiana. Pozdrawiam. Także na nauki śląskiego może faktycznie gdzieś. Jak będzie na pewno, jak będzie kiedyś historia i pasta w tych rejonach osadzona albo w tym, znaczy w tym języku. Nie wiem, to jest dialekt, to jest... Maciek, ty jesteś taki mądry, weź teraz powiem. Gwara. Gwara, no. Brawo dla konsultacji eksperta. Ale mnie to jakiś muzak zaraz zaciulo za to. Też jestem ze Śląska, pisze Kaśka Anioł. Więc właśnie. No. Dobra, Nikola, no nie będziemy cię zatrzymywać, bo na pewno masz wiele ciekawszych rzeczy do roboty niż rozmawianie. Pewnie się znajdzie. No choćby właśnie. Patrzenie w sufit. I drapanie się po głowie, no niż gadanie tutaj z dwoma jakimiś randomami na Skype'ie, nie wiadomo skąd. No. Dziękujemy ci raz jeszcze za to, że w ogóle się zgłosiłaś. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i powiedz teraz, czyją pastę chciałabyś tutaj, żebyśmy teraz odpalili? Czy Tomasza Tylko Jarugi? Tylko zastanów się dobrze. Tak, Tomasz Jaruga? Czy Tomek Jaruga? O Jezu, ciężki wybór. Czekaj, muszę się poważnie zastanowić. No nie wiem, no chyba Tomasz Jaruga. Tomasz Jaruga, okej. Okay. Dobra. Tomku, wykał, ale było ciężko. Tym razem nie wyszło, ale Tomasz Jaruga już za chwilę. Także Nikola, jeszcze raz wielkie dzięki. Pozdrawiamy ciebie, Adriana. Trzymajcie się ciepło. I już teraz wszystkich was zapraszamy na historię, którą Tomek Jaruga napisał właśnie na Dzień Kobiet. Tak jak mówiłem, o dwóch bardzo sympatycznych i charakterystycznych bohaterach podróżujących autem. Także zapraszam was na Dzień Kobiet. Kocha? Nie kocha. Kocha? Nie kocha. Kocha! Mordo, po chuj jedziemy do tego lasu w Dzień Kobiet? Żeby poczuć dreszczyk emocji, Seba. Podobno dzieją się tam pojebane rzeczy. Jest tylko jedna szansa każdego roku, żeby ich doświadczyć, a wypada ona dziś, 8 marca. Dobra, tylko żebym zdążył kurwa wręczyć Violetce tulipana, nie? Późno już, a tak mi się chce ruchać, że kit mi zaraz uszami wypłynie. Spoko, pokręcimy się trochę w okolicach krzyża i wracamy. Jakiego kurwa krzyża? No stoi tam krzyż przy drodze. W 69 ktoś zajebał tam kobietę, potem ją wyjebał i wyrwał wszystkie zęby. Dokładnej kolejności nie znam, choć się domyślam. Obok zwłok znaleziono słoik z 29 zębami. Pierdolisz. Ale czub. Po co komuś zęby wyrywać? Może bał się, że go ugryzie. A wiesz, co jest najlepsze? 8 marca notuje się w tym miejscu wzmożoną liczbę wypadków. Ostatni był w ubiegłym roku. Jakiś typ tędy jechał i zauważył kobietę idącą poboczem. Zatrzymał się i ją zabrał. Z jego relacji wynika, że nic nie mówiła. Uznał, że prawdopodobnie jest chora psychicznie albo ma jakiegoś Alzheimera, no i postanowił zawieźć ją na najbliższy posterunek policji. Miał przy sobie bukiet tulipanów dla żony. W pewnym momencie stwierdził, że wyjmie jednego i jej da, żeby rozluźnić atmosferę, jakoś zagaić, nie? Wzięła go i się uśmiechnęła. O, to chyba normalne, nie? Ta, tylko że nie miała zębów, a z jej ust sączyła się krew. Sobie w tym momencie zrobiło się zimno. Odruchowo wyjął z kieszeni szklany przedmiot. Och, kurwa, muszę zajarać, bo aż mną zatelepało. I o to chodzi! Gościu tak się przestraszył, że wjechał do rowu i zatrzymał się na najbliższym drzewie. A po kobiecie ani śladu. Po prostu zniknęła. A wiesz, gdzie znaleźli potem tego tulipana? No, gdzie? Na siedzeniu? W piździe, nie na siedzeniu. Leżał 2 kilometry wcześniej, pod tym jebanym krzyżem. O kurwa. No, kurwa.
Wszystkie incydenty na tej trasie przytrafiały się wyłącznie mężczyznom. Na tej podstawie powstała teoria mówiąca o tym, że duch tej baby rok w rok mści się na przejeżdżających tędy mężczyznach. Mówiłem już, że ten facet w ciągu tygodnia stracił wszystkie zęby? Jak to? Jeździł na rowerze bez trzymanki? Nie, po prostu mu wyleciały. Same. Dzień po dniu, po kilka sztuk. Lekarze uznali, że to za przyczyną stresu pourazowego. Wiesz, jedni siwieją, drugim wypadają włosy, a jemu z włosami się zęby pojebały. Ojeju, widzę, że towaru zabrakło. Wtrącił, widząc, jak towarzysz podróży muska płomieniem z zapalniczki ciemną szklaną rurkę. Nie szkodzi. Z opalania lepiej klepie. O, minęliśmy ten krzyż. Wycedził kierowca, znacznie zwalniając. To dobrze, nie? Bo lać mi się chce. Zatrzymaj się na chwilę. Auto zjechało na pobocze. Po chwili panowie ramię w ramię oddawali mocz. Dobra, Rysiu, byliśmy, chuja zobaczyliśmy, spierdalamy. Oznajmił Seba, wchodząc na wyżyny swojej elokwencji. No poczekajmy chociaż chwilę. Przejedziemy jeszcze kawałek i zawracamy. Dobra, niech ci będzie. Ruszyli. Po pokonaniu kilku kilometrów zawrócili w leśnej ścieżce i obrali kierunek powrotny. W pewnym momencie Seba parsknął śmiechem. Kurwa, tak mi się ta twoja bajera wkręciła, że wydaje mi się, że nie mam zęba, kurwa. Kierowca kątem oka spojrzał na pasażera i nagle zbystrzał. Ty, Seba, uśmiechnij się. Sebastian przekręcił do niego twarz, na której pod małymi, przymrużonymi oczami pojawił się szeroki uśmiech, oszpecony brakiem prawej górnej jedynki. Co to kurwa jest? Przerwa na fifkę? Wypluł zawartość tego, co poczuł pod językiem na dłoń. To był ząb. Kieł. W panice zbadał językiem stan swojego uzębienia, by po chwili zlokalizować puste dziąsło w górnej szczęce. Powoli uniósł wzrok w kierunku wstecznego lusterka, chcąc sprawdzić, czy to się naprawdę wydarzyło. Ostatni widok, jaki zobaczył w życiu, to wy... Dobra, już powinniśmy chyba być z powrotem. Nie wiem, co się stanęło. Powiedzcie nam, czy już nas słychać. Jak do tego doszło, nie wiem. No właśnie, pytanie, czy cała historia poszła do końca? Zacięło się po tym, jak spojrzał w lusterko. Nie mam pojęcia, bo nie słuchałem tego, ale... Ale czekaj, słychać nas, słychać, jesteśmy. Słychać, dobrze. Ogólnie historia na tym się chyba skończyła, natomiast możemy odpalić końcówkę. Na fifkę? Był ząb. Kieł. W panice zbadał językiem stan swojego uzębienia, by po chwili zlokalizować puste dziąsło w górnej szczęce. Powoli uniósł wzrok w kierunku wstecznego lusterka, chcąc sprawdzić, czy to się naprawdę wydarzyło. Ostatni widok, jaki zobaczył w życiu, to wyszczerzona w bezzębnym uśmiechu kobieta, która siedziała na tylnym siedzeniu. No, czyli mówiąc w skrócie, nie ucięło za dużo. Złośliwość rzeczy martwych. Ratunki... Live Mystery TV bez problemów nie byłby technicznych sobą. Nie byłby live'em, tak? Nie, ostatnio był bez problemów. No ale ostatnio był wyjątkowy. Tak, bo był spontaniczny. Może to w tym tkwi sekret. Chyba tak. Powiedz, Jakub, jakie masz plany pisarskie na najbliższy czas? Ja? Tak, ty. Nie mam. Ja zacząłem temat, bo w końcu mam coś do powiedzenia w tej kwestii. A no to proszę bardzo, oddaję ci głos, proszę. A tak, dobra.
To ja już chyba dorosłem na tyle i zdobyłem wiedzy, żeby zrobić serię, którą chciałem zrobić już od dawna i ty też mnie o to męczyłeś. Dobrze, dziękujemy bardzo. O tajemnicach Watykanu. I o samym Watykanie. Mm-hmm. Tak. No i to jest mam też drugą serię jeszcze w głowie, ale ona na razie zaraz tylko Daj mi powiedzieć na temat pierwszej. Chciałem powiedzieć, że to ja go od dawna męczyłem, żeby taką napisał, żeby przeczytał Anioły i Demony i przepisał to w formie creepypasty. I Maciek w końcu powiedział, że dobra, już dorosłem do tego i oto jest. Znaczy oto będzie, chyba. Tak. No, teraz już nie masz wyjścia, powiedziałeś, a to już... Nie, to będzie gdzieś w okolicach 2022, myślę. No i mam jeszcze jedną serię, która na razie idzie... Jak krew z nosa? Do kieszeni chciałem powiedzieć, ale oczywiście o szufladę chodzi. Idzie do szuflady, a czy coś z tego będzie, zobaczę. O tym wilkołaku? Nie, gdzie o wilkołaku? Ja nie umiem o wilkołakach pisać. Znaczy, no mam jakiś pomysł, ale wydaje mi się to zbyt infantylne i zobaczymy. O tym, co mówiłem ci, że dopiero za rok? Nie, to co mówiłeś, że dopiero za rok, to no chłopie, ja mam pełno pomysłów i mam trochę czasu teraz, więc będę pisał. Nawet można się pasty pojedynczej spodziewać w okolicach czerwca, lipca mojej w końcu po tylu pisaniach tylko wyzwań. Kurczę. No nic, tylko pozostaje czekać. Teraz pozostaje tylko czekać. Dobrze, bo tutaj do rana siedzieć nie będziemy. Słuchajcie, ogólnie tych zgłoszeń przyszło naprawdę do nas sporo. My jesteśmy po dwóch rozmowach. Gdybyśmy chcieli teraz porozmawiać z wami wszystkimi, podejrzewam, byśmy siedzieli tu do jutra. Dlatego musimy chyba trochę już nikt nie zatrzyma. Tak, trochę zagęścimy ruchy. Proszę bardzo, któż następny na linii? Następna będzie Julia. Julia. Dobrze. Odpalę sobie mapę Google już zawczasu. Halo, halo, Julia. Tak, jestem. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. A dziękuję bardzo, dziękuję. Tak jest, najlepsze, najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego dobrego. I powiedz nam, jak już długo tutaj z naszym kanałem życie ci upływa? No niestety w porównaniu do wcześniejszych dziewczyn to krótko, ale no 2 latka. To już nie tak krótko. To już jest kawał czasu. Jaka była pierwsza historia, która tutaj cię tak ściągnęła i wysłuchałaś jako pierwszej? Szczerze mówiąc, ciężko powiedzieć, bo w którejś wakacji właśnie tak usiadłam i szukałam czegoś ciekawego i jak już zaczęłam, to kilka w ciągu dnia, więc szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć, która to była. Jak szukałaś czegoś ciekawego, to jak trafiłaś na nas? Szczerze mówiąc, to głównym takim elementem, który mnie tak zaciekawił, to głos. Ja szczerze mówiąc, takim pierwszym elementem, na który zwracam uwagę, to jest głos, później temat. Więc mega mnie... No ten głos, szczerze mówiąc, zaciekawił. Później tak się zaczęłam słuchiwać, później jeszcze Marcina Myszkę zaczęłam słuchać i no jakoś tak wyszło, że te mroczne klimaty mnie zainteresowały. No i tak to już mówisz, 2 lata się kręci. Dziękuję bardzo, fajnie, cieszymy się, że tyle czasu, że jeszcze ci się nie znudziło i mam nadzieję, że się nie znudzi. Od razu zapytam, skąd jesteś, bo już mówiłem, że odpaliłem sobie mapę, będziemy zwiedzać. Myślę, że możesz... kojarzyć niby małą miejscowość, ale Maków Mazowiecki. No nie mów, że ty jesteś z tego Makowa, z tego tu tak, okolice... 40 kilometrów tak do Ostrołęki. No błagam, no jak mogę nie kojarzyć? Przecież taka autoreklama będzie zaraz taka ten. Przecież rok temu czy 2 lata temu Dni Makowa Mazowieckiego prowadziłem u was. Tak, byłem. Niestety akurat... Nie bywasz na takich... Znaczy,
Bywałam, ale akurat te dni makowa nie było mnie na miejscu i no niestety nie mogłam być. Julia usłyszała, że Jakub Krótka będzie prowadził i mówi, nie, idę w tym roku, nie. Ale w ogóle podobno wtedy była strasznie niska frekwencja, wiesz, jak podali, kto będzie prowadził, więc byłem tylko ja i organizatorzy, nie? Także mogło tak być. Wcale mnie to nie dziwi. No. Ale szczerze mówiąc, to jakoś nie było chyba to mocno nagłośnione, bo jakoś szczerze mówiąc, pierwszy raz jakoś to mi umknęło. Tam wtedy gwiazdą była wieczoru... Taka gwiazda disco polo. Ale jak ona się nazywała? Kobieta. Przepraszam, że przerwę. Mamy nowego wspierającego. Angarbek. Witamy serdecznie. Ale to jest chyba powrót wspierającego, bo chyba Angartyk już był kiedyś w gronie wspierających, aczkolwiek dziękujemy raz jeszcze i pozdrawiamy. A co do Makowa Mazowieckiego, to powiem ci, że ja przez Maków bardzo często przyjeżdżam. W ogóle często bywam, bo tuż obok, niedaleko Makowa przecież jest miejscowość Słoniawy. Oj, zdecydowanie. No właśnie. Kilka kilometrów. No dokładnie. I ja mam tam rodzinę, którą bardzo często odwiedzam. Pozdrawiam, może akurat słuchają, także mam rodzinę, która mieszka w Słoniawach, więc Maków jest mi jak najbardziej znany, poniekąd bliski, więc proszę, jaki świat mały. Więc jak będziesz kiedyś przyjeżdżał czy coś na dłużej, to chętnie... Będę trąbił. O. Jak będę jechał tą główną ulicą, bo tam taka jest jedna główna. Na pewno będę słyszała, bo w centrum, że tak powiem, mieszkam. No właśnie. No to Maków, no pewnie, że znamy. Ale przecież nawet, teraz mi powiedz, czy słuchałaś serii Pandemia? Słucham. Tak. Nie wiem, czy tam przypadkiem nie było Makowa Mazowieckiego właśnie, bo tam oni szli, ci nasi bohaterowie szli z Olsztyna do Warszawy i z tego, co ja pamiętam, bo jak nagrywałem, to mówiłem, o, znajome tereny. Oni chyba z tego Olsztyna właśnie jechali do Przasnysza, do Makowa, przez Pułtusk i do tej Warszawy dotarli. Więc nie wiem właśnie, czy nawet nie ma takiego akcentu w creepypaście właśnie, jeżeli chodzi o ten Maków Mazowiecki w historii Pandemia. Dobra, to były nasze pytania. Ja znowu troszkę nie na temat, bo witamy Mikola i Barona. Witamy Mikol i Baron. To też powrót. Baron już był naszym wspierającym. Cieszymy się, że nasi wspierający tak długo są z nami. W ogóle niektórzy nasi wspierający są z nami. To jest taka ciekawostka. Ponad rok czasu niektórzy, czy nawet dłużej, są po kilkanaście miesięcy tam z tego, co widziałem w tych wspierających. Więc praktycznie od początku, odkąd weszło wspieranie, są osoby, które gdzieś tam są od samiuszkiego początku. Wielki szacun. A wracamy do rozmowy. Może ty masz do nas jakieś pytania, takie, które gdzieś tam ci tam siedzą w głowie i nie dają spać po nocach. Tak sobie myślałam, czy jak na przykład jakbyście mogli się teraz z tą wiedzą, którą macie, cofnąć do początku kanału, byście coś zmienili, czy byście działali tak, jak działaliście? Oj, to jest ciekawe pytanie. Ciekawe pytanie. Chyba pierwszy raz tak słyszę. Ogólnie faktycznie... Znaczy, nie było mnie przy początkach kanału, więc średnio do mnie to pytanie jest. No właśnie, i tu można byłoby właśnie tę ścieżkę zablokować, tak? Na przykład, ja też powiedziałbym, słuchaj, chłopie, nie pakuj się w to. No, nie. Myślę, że teraz z perspektywy czasu faktycznie dużo widać jakichś tam błędów z początku, które kiedyś wydawały mi się fajne. Głównie tu mówię o jakimś aspekcie technicznym, ale no wiadomo, człowiek zaczyna zawsze gdzieś tam, no nigdy nie zaczyna się z poziomu jakiegoś mistrzowskiego i nawet nie uważam, że nadal my się cały czas uczymy, my cały czas ten kanał się rozwija. Tu nie ma, że my już gdzieś tu osiadamy na jakiś tam laurce i uważamy, że już jest najlepiej. Nie. Cały czas myślimy, co zrobić, żeby polepszyć, żeby coś nowego wprowadzić, żeby taki powiew świeżości był gdzieś na tym kanale. Żeby też widzowie nie odczuwali takiego poczucia, że jest ciągle to samo.
Dlatego staramy się jakimiś drobiazgami, a to grafiki, a to jakiś styl właśnie robienia tych miniaturek, czy styl realizacji samego audio. No kiedyś to było zupełnie inaczej, więc no gdybym teraz usiadł i zakładał kanał, no to już bym startował na takim poziomie, jak załóżmy robię to teraz, a nie na takim dość, no... trochę słabym. Dzisiaj kanały, które teraz zaczynają, mają o wiele lepszy start taki techniczny. Czyli już o wiele lepiej to idzie teraz nowym kanałom, które powstają. Jak posłucham sobie, no to jest zupełnie co innego niż jak ja zaczynałem. To uważam, że ja to taką w ogóle też robiłem amatorkę. Dzisiaj już te kanały, które gdzieś tam wchodzą na początku, zaczynają. Mnie swoją jakością gdzieś tam przyciągają. Tak jak kiedyś, powtarzałem, był kanał Inumbria, który mnie strasznie zafascynował. Teraz przestał wrzucać, gdzieś podobno z problemów jakichś tam, z powodów zdrowotnych, ale jest to zupełnie inny poziom już teraz też na dzień dobry niż ja gdzieś tam te 7 lat temu. Więc to by była rzecz, którą bym zmienił. I to chyba tylko tyle. Okej, okay, no to ja w sumie już więcej pytań chyba nie mam, bo większość już było... Mogę dodać, że ja bym na pewno wcześniej coś napisał, gdybym wiedział, bo ja dość późno zacząłem pisać na kanał. A gdybym wiedział, że to wszystko tak fajnie wyjdzie, to zacząłbym na pewno wcześniej. Bo z kanałem byłem trochę dłużej niż pierwsza pasta, którą wysłałem. Bo byłeś wstydliwy. Ja tak mówię, Maciek, napisz. Nadal jestem. Nie. Ja mówię, no Maciek, no napisz, no weź, daj, nagram to. Nie. No i tak do dzisiaj w sumie jest. Ale napisz, łowce. Nie. Zadać, nic ująć. No. Dziękujemy ci bardzo za to, że się w ogóle zgłosiłaś, że zechciałaś z nami porozmawiać. Mam nadzieję, że nie była to głupia decyzja i nie pomyślisz sobie, było, że po co ja się zgłaszałam, po co mi to było. No wiadomo, że teraz nam tego nie powiesz, no ale miejmy taką nadzieję, także pozdrawiamy, trzymaj się ciepło, jak mówię, jak będzie maków na mojej tutaj trasie, to na bank będę dawał cynk, że właśnie zbliżam się do Makowa. Zawsze tam od tej strony tego jeziorka, takiego fajnego. Tak, tam, zalewu. Tak, zalew. O, no ja mówię. Co ty miałeś z geografii w szkole? Tutaj zalew, tutaj morze. Tam paprykarz. Tak. Ale malutki zalew to może być takie... Takie małe jeziorko. Mini morze. Taki, no, trochę większy niż staw, mniejszy niż jezioro. No, co to zaraz trzeba? Fachowe słownictwo geograficzne? Wyżyny, niziny, stalaktyty, stalagmity? No, widzisz jak go zgasiłem? Widzisz, jak Maciek już się uciszył? Już, no. Teraz szuka, co to stalaktyt. Poczekam, że pytanie jest do mnie. Czy no. Będzie kiedyś pasta mojego autorstwa o tematyce Watykanu i papieża? Tak, cała seria nawet. Już jestem gotów, żeby napisać i już startuję z tym. Już mam połowę pierwszego odcinka i myślę, że wyjdzie znośnie. No. Brnąłem? Tak jest. Dobra, dziękujemy ci bardzo za rozmowę, za to, że byłaś z nami. Jeszcze raz wszystkiego dobrego z okazji dzisiaj twojego święta. Trzymaj się ciepło i już teraz zapraszam was na kolejną krótką historię zatytułowaną Deszyfrant. Nie jest to historia z okazji Dnia Kobiet, ale na wieczór jeszcze do posłuchania w sam raz. Jeżeli lubicie tajemnicze kody, jakieś łamanie szyfrów i tak dalej, Zodiak, te tematy, no to proszę bardzo, historia w sam raz dla was. Deszyfrant. Wiosną 2008 roku na południu Stanów Zjednoczonych krążyły e-maile informujące o dziwnym fenomenie zwanym The 4 AM Killer. W wiadomościach tych znajdowały się zazwyczaj opisy zmyślonych historii, w których to nastolatkowie mieli być mordowani pomiędzy godzinami 4 a 4:12. Najczęściej wyróżniały się głównie błędami gramatycznymi, kiepskimi historiami i ostrzeżeniem, że jeśli nie wyślesz tego listu 5 różnym osobom, umrzesz tak samo jak ci nastolatkowie. To wszystko było zwyczajnym gównem
w odróżnieniu do jednego specyficznego maila, który chyba nigdy nie miał być łańcuszkiem. 4 kwietnia 2008 roku mężczyzna o imieniu Thomas Wells otrzymał wiadomość od swojego starego znajomego Richarda Richiego Samsona, z którym ostatni raz kontaktował się kilka lat wcześniej. Był szczególnie zaskoczony, bo nie wiedział, skąd ma on jego nowego maila. Tym bardziej, że ostatni raz widzieli się w 96 roku podczas ukończenia szkoły. Zresztą dla większości ludzi, którzy znali Richiego, był on raczej typem, który co jakiś czas lubił znikać. W szkole średniej Richie był raczej dzieciakiem. Zawsze miał obsesję na punkcie rzeczy, których nie potrafił zrozumieć. Dziwną rzeczą było, że zawsze przypadkiem znajdował odpowiedzi, kiedy wracał do swoich wcześniejszych badań. A w każdym razie tak głosił jego pamiętnik. Prowadził on bowiem dziennik, gdzie zapisywał wszystko, co wiedział o danym zagadnieniu, nad którym właśnie pracował. I prawie zawsze rozwiązywał problem dzięki wcześniejszym zapisom. Powód, dla którego wydaje się to dziwne, to fakt, że teoretycznie musiał on podświadomie znać odpowiedź, a jego umysł podpowiadał mu poprzez notatki. Prawdą jest, że był on nieźle zakręcony i roztrzepany. Cierpiał na swego rodzaju lęk społeczny. Jedynie bardzo rzadko widziano go, jak z kimś rozmawiał. Przerwy obiadowe spędzał w kawiarni na ulicy niedaleko szkoły, ze swoim pamiętnikiem i notesem. Spisywał wszystkie rzeczy, które rozumiał. Kilka lat wcześniej popełniono w mieście morderstwo, a sprawa nie została wyjaśniona. Richie długo łamał sobie nad tym głowę. Ostatecznie odkrył, kto to zrobił, a nawet gdzie. Tłumaczył się tym, że wszystkie odpowiedzi na zadawane sobie pytania znalazł w swoich notatkach. Władze sprawdzały kilka razy, jednak zdawały się nie znajdować nic takiego. Przez różne odkrycia pamiętnik Richiego był bardzo wartościowy dla policji. Sprawy morderstw, które nie zostały rozwiązane do tej pory, znajdowały nagle wyjaśnienia. Wymiar sprawiedliwości chylił czoło. Dziennik wskazał policjantom również miejsce, gdzie zakopano biżuterię wartą 10 tysięcy dolarów. Została ona zwrócona do sklepu jubilerskiego i stała się niejako atrakcją turystyczną. Całe miasteczko było wdzięczne za pamiętnik zawierający 900 stron wskazówek. Na ostatnich kilku stronach była opisana tajemnicza sprawa, której Richie nigdy nie rozwiązał. Dotyczyła mordercy o 4 rano, a Richard próbował skleić jakieś wnioski. W swoim pamiętniku napisał wprawdzie, że znalazł odpowiedź, jednak jej treść nie została zapisana. Tłumaczył to tak: postrzeganie jest rzeczywistością. Nie mogę wiedzieć wszystkiego. W połączeniu z mailem, który wysłał Thomasowi, wszystko wydaje się trudniejsze. Od 2001 roku nie było o nim żadnych wzmianek. Tak jakby go nigdzie nie było i jakby nic nie robił. Z tego powodu znalezienie Richiego było nie lada wyzwaniem. Wiadomość, którą wysłał Thomasowi 4 lipca, mówiła: już od 8 dni nie widziałem mojej rodziny. Jestem bardzo zaniepokojony. Nie wiem, co robić, lecz niedługo się dowiem. Niestety, ostatnio to widziałem. Bo, drogi, jego oczy patrzyły wprost na mnie. Mam wrażenie, że niedługo mnie tu już nie będzie. A ty musisz mi pomóc. Proszę, pomóż mi. Nie mając zielonego pojęcia, o czym mowa, Thomas odpowiedział kilka razy na list. Kiedy nie dostał żadnej odpowiedzi, poczuł frustrację. Udał się na krótką wycieczkę do rodzinnego miasteczka Ponca City w Oklahomie. Poszedł do dawnego domu Richiego. Od tego dnia przez 4 dni nie dawał znaku życia.
Jego żona zaczęła się martwić i postanowiła go poszukać. Gdy dotarła na miejsce, gdzie jej mąż miał się znajdować, czyli pod dom Richiego, zobaczyła, że drzwi są szeroko otwarte. Gdy tylko weszła do środka, zobaczyła oparte o stół ciało swojego męża z okropną raną na szyi. Na ścianach było napisane słowo „zabić” niezliczoną ilość razy. Nie było natomiast żadnych śladów walki. Prawdopodobnie jednak największą niewiadomą był napis na ścianie. Żona rozpoznała bowiem charakter pisma swojego męża. Odciski palców również się zgadzały. Do dziś nikt nie wie, co miał oznaczać tamten e-mail, albo dlaczego Richie go wysłał. Lecz jeśli się zastanowić, to Richie zawsze znajdował odpowiedzi, gdy czytał spisane wcześniej spostrzeżenia. Czyż nie tak? To prawdopodobnie tłumaczy błędy w liście. Di, widziałem, zaniepokojony, boe, patrzły, usz, bdzie, w których brakujące litery tworzą słowa „nie żyje”. Scenariusz entry 666. Tak. Przy tej historii od razu jest ciekawostka, anegdotka, którą się teraz z wami podzielę. Maćku, sprawdzam, czy jesteś. Tylko zanim się podzielisz, tak, to musimy tutaj zanim, trochę uporządkować. Zanim się podzielę. Mieliśmy donata 10-złotowego od S-Line'a Creepy, tak, S-Line za Creepy, którego bardzo dziękujemy. Oraz została naszym wspierającym Natalia Magdalena. Pozdrawiamy i życzymy wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Tak jest. I S-Line Creepy możecie też wbić na kanał, zobaczyć, co tam się dzieje i zobaczyć, jakie tam historyjki są, więc polecamy jak najbardziej. Dziękujemy za cegiełkę. Cóż miałem? Gabriel Grula też jest. Witamy Gabriela. Ja pytałem, Gabriel, napisałem ci, ale wiem, że ty tak z technikaliami czasami masz problemy, co kiedyś też było widoczne na live'ie, którego konfigurowaliśmy na żywo przez godzinę. Zapytałem, czy chcesz do nas dołączyć, więc jeżeli masz taką chęć, wyrażasz taką ochotę i jesteś w ogóle w stanie, bo znając ciebie możesz teraz być w ogóle gdzieś poza domem tylko z telefonem, więc jeżeli chciałbyś tutaj się powysławiać z nami, to możesz dołączyć, a jak nie, to nie. I wrócę do anegdotki, która miała być. Muszę sobie przypomnieć, co chciałem powiedzieć. A, wiem. Ci, co mnie nie znają, Maciek zna, wiedzą, jak z moją pamięcią jest. Jest dobra, bo krótka. Jest dobra, bo krótka. Nagrywam pastę, kończę i nie wiem, co przeczytałem. Tutaj była taka ciekawostka, że w połowie tej historii pojawia się ten szyfr, tak? Czyli brakujące litery w zdaniach. Ja tak przeczytałem kawałek. Mówię, dobra, no jakieś literówki się walnęły, tak? Tam dzin, no to chodziło pewnie o dzień, coś tam. Mówię, dobra, stop, wracamy. Nagrywam tak, jak powinno być, całymi zdaniami. Nagrałem poprawnie, oczywiście, poprawiłem, no bo jak? No i czytam dalej. Jadę dalej do końca historii. Nagle dochodzimy do tego momentu kluczowego, do rozwiązania zagadki, gdzie chodziło o te brakujące litery w tamtym zdaniu. I nagle takie, aha, to dlatego tamtych liter nie było. No i z powrotem, powrót do tamtego zdania i nagrałem jeszcze raz samo zdanie z błędami. No bo tak to bywa, właśnie tak to jest w 99%, że ja tych historii nie znam, nie czytam ich najpierw, po prostu lecę, że tak powiem, od razu z marszu. Więc widząc błędy w środku, myślałem, że to są błędy wynikające tam, no nie wiem, z jakichś literówek, no to poprawiłem. A później na końcu mnie puenta zmiażdżyła, zweryfikowała moje zapędy redaktorskie i tak to wyszło. W Łowcy też tak było, ale ja ci tego nie zaznaczyłem.
bo tam w pierwszym odcinku on miał powiedzieć kulturnie, powiedziałeś kulturalnie, tam z rozpędu pewnie. A, no bo to jest też czasami tak, że u nas język, oczy zobaczą już kawałek zdania dalej i język już szybciej powie i my wystarczy, że nieraz gdzieś tam tylko początek. Zobaczę kilka pierwszych liter i już sobie resztę sam dopowiem. I czasami może być tak, że autor miał coś innego na myśli, kulturnie albo coś innego, a ja przeczytam kulturalnie, bo to jest tak, jak kiedyś na pewno widzieliście już niejednokrotnie w internecie gdzieś taki obrazek na zasadzie, że gdzieś tam jest wyraz i są poprzestawiane litery i tam jest, że to jest test dla ciebie, czy umiesz tam coś tam, coś tam, coś tam. Ktoś się spotkał z czymś takim kiedyś, czy tylko ja mam takie szczęście, że takie obrazki znajduję? Maciek nie odpowiedział, więc... Jesteś ja tutaj tam... się czatem trochę zajmuję. Aha, dobrze. No właśnie, zerknijmy, bo mówiłem, że panie mają pierwszeństwo, a w sumie na czacie... no. Tutaj Andrzej pyta, czy łatwiej mi czytać z kartki, czy z tabletu. Ja czytam z ekranu. Mam dwa monitory, więc na jednym mam program, na drugim mam tekst, więc... Więc nie, wolę z kartki, bo się mniej męczy wzrok jednak. Z kartki raczej jadę filmy, gdzie mam ich załóżmy kilka i tam jest naprawdę tego tekstu dużo, no to na film wtedy sobie tylko zerkam, a jednak tekst wtedy mam przed sobą z kartki. Natomiast pasty tam po kilka stron to jedziemy z ekranu. Dobra, cóż tam dalej? Gabryś napisał, że musimy skonfigurować najpierw, żeby to działało wcześniej, także chyba dzisiaj odpada. Oj tam, a tutaj z paniami, które do nas dołączają, jakoś nic nie konfigurujemy, jedziemy na żywo, ale... Tak, ale... Gabriel tam się... Co chwila takie obrazki Kinga pisze, no właśnie. Andrzej się spotkał, Sylwia się spotkała, Angartyk też się spotkał. Słuchaj, bo mi tu już maszyna losująca wariuje, także może dołączymy kogoś do naszej rozmowy. Dobrze, dołączmy. Któż to będzie? Kto to taki? Czekaj, ruszyła maszyna. Słyszę, jak skrolujesz kółeczko od myszki. Chyba, że to drapałeś się po pępku, a... Mamy Dominikę. Dominikę, dobrze. O ile będziemy mieli Dominikę, bo mi identyfikator Skype'a wyskakuje zamiast imienia. Piotrek, czy Discord na Discordzie zostanie przywrócony? Nie, no my niestety, ale ze względów na swoje obowiązki zawodowe po prostu nie mamy czasu tam siedzieć, więc no bez sensu zakładać serwer, na którym byśmy byli nieobecni, tak? Więc tak to wygląda. Halo Dominika, czy jesteś Dominika, czy dobrze w ogóle... Tak, jestem. Jesteś, dobrze. Skąd jesteś, powiedz? Ja z okolic Opola. Okolice Opola. To w okolicach Opola, a właściwie chyba z samego Opola, jest ulubiony pisarz Maćka Papieża, Remigiusz Mróz. O. Co rokopiarka ktoś powiedział? Taka ciekawostka. Dominika, wszystkiego najlepszego z okazji twojego święta Dnia Kobiet. Dużo radości, dużo uśmiechu w życiu codziennym. No i oczywiście wielu, wielu wspólnych chwil wraz z naszym kanałem. Także wszystkiego dobrego. Teraz Maćku, dam ci się wysłowić, żeby nie było. Dziękuję. Wszystkiego co najlepsze, dużo uśmiechu. Dziękuję. Tak, i miłych chwil spędzonych między innymi z kanałem Mystery TV. Tak jest. I powiedz... No, proszę, bo ja już się wyrywam, ja to taki, wiesz... Nie, no spokojnie. Dominika, powiedz mi, jak długo już tutaj z tym naszym kanałem ci tutaj upływa? Ile to już? Ile to już będzie? Długo. Od początku chyba. No co ty gadasz? To dłużej niż ja. A pamiętasz pierwszą historię, jaką wysłuchałaś i cię sprawiło, że pomyślałaś, o, dobra, zaryzykuję? Oj, szczerze nie pamiętam, to już dawno było. Dawno i nieprawda? Dawno i nieprawda. Okej. No, ale to jak mówisz, że praktycznie od początku, no to jest mnóstwo czasu. Nie znudziło ci się jeszcze przez tyle lat? Nie.
No to powiem ci, naprawdę, naprawdę szacun. Proszę się znudzić. Naprawdę szacun. No to fajnie, no tylko my to tylko się cieszymy z takich chwil, z takich słów, że ktoś tyle lat z nami tutaj wytrwał. No niesamowite. Ja w międzyczasie, oczywiście tu zaraz wracamy, natomiast w międzyczasie, o Anet, tutaj dziękujemy za wsparcie. W międzyczasie zadam pytanie, wpiszcie tylko samą cyferkę, ile już lat, teraz pytam o lata, więc jak ktoś jest z nami kilka miesięcy, to na razie nie odpowiada, pytam o lata. Kto ile lat już jest tutaj z kanałem Mystery TV? Zobaczymy, jakie to są mniej więcej przedziały czasowe. Dominika, Opole, powiedz mi, cóż tam w Opolu, czym się zajmujesz, jeżeli można wiedzieć, bo może jest to coś, po czym, jakbyś mi powiedziała, musiałabyś mnie zabić, więc jak James Bond. Nie, powiedz. Ja jeszcze się uczę. Przed maturką jestem. Mhm. I jak teraz na tym zdalnym ci idzie? Oj, to jest straszne, szczerze mówiąc. Czyli wolałabyś w szkole? Czy wolałabyś w ogóle? Tak. I powiedz mi, cóż masz, jaki plan na przyszłość? Czy to bardziej kierunki humanistyczne, czy bardziej ścisłe? Ja planowałam iść na germanistykę, teraz sama nie wiem gdzie. Mnie poniesie. Niemiecki. Matko, to straszne. Strasznie nie lubiłem się uczyć tego języka. Ja też bardzo twardy plan. No, ja uczyłem się go w gimnazjum. W międzyczasie dostaliśmy jeszcze od Anet 2 euro. Dziękujemy. Tak. Ja uczyłem się go w gimnazjum, uczyłem się go w liceum, uczyłem się go nawet na studiach, a do dzisiaj pamiętam tylko ich hajse Kuba, ich wonej Nostrołęka, ich kome aus Polen. To pamiętasz więcej niż ja. Wie heißt du? Sprechen. Ja, natürlich, ja. Schweine. Schwarzkopf. O. Kinder. Bayern München. BMW. Mercedes. No, nie, ale to powiedz co, ten niemiecki jednak nie? Myślisz, że coś zmienisz na coś innego? Myślę, ale chyba jednak zostanę. Przy tym niemieckim, przy niemieckim. W twoim pierwszym planie. Okej, okay. I to masz rozszerzony teraz niemiecki zapewne. Tak. Okej. Okay. Ja w jakiejś historii pamiętam, była jakaś creepypasta, gdzie tam mówili po niemiecku. Było, ale teraz nie pamiętam w której. No właśnie, oni tam mówią, tylko czy to była creepypasta teraz? Czy mi się już mylą zlecenia? Tak. Nie. Podejrzewam, że coś było z wojną. Bo ostatnio z miesiąc temu nagrywałem też taki serial na Polonie 1 i tam też mówili na początku po niemiecku. Ale tylko na początku. Później nie mówili. Dobra. Opole, patrzę sobie, byłaś w ogóle za granicą, byłaś w Niemczech? Byłam. Byłaś. Patrz, ja nie byłem. Może ja nie miałem, byłem. Miałem głupią świadomość, że zaraz zapytasz, czy była w Opolu. No, nie wiem w ogóle skąd... Nieraz byłam. Nie, nie była. No. I powiedz mi, jakbyśmy my teraz chcieli przyjechać do Opola, to... Ja bym się bardzo cieszył. To powiedz mi, gdzie byśmy musieli przyjść tak... Nie, że adres masz nam swój podać. Nie, to później, jak już tam dojedziemy. Natomiast takie miejsce, które po prostu... To jest takie, wiesz, no... Jak jesteś w Opolu, to tak jak w Szczecinie, no, musisz iść na loda z paprykarzu, tak w Opolu musisz iść w Opolu gdzie? Cholerę, jest bardzo fajna taka knajpa, która nazywa się Vintage i jest bardzo, bardzo ładny wystrój w niej. Okej. Okay. Dobra, teraz jak sobie patrzę na mapę, mam Opole, widzę i mam tak, Zaodrze po lewej, osiedle 25-lecia mam po lewej, po prawej mam Solaris Center, osiedle Habrów. To gdzie to jest mniej więcej? Halo? Problemy? Na linii? Halo Maćku? Dominiko? Halo, mnie słychać, czy nie bardzo? Słychać. Dominika?
Jestem. O, jestem. Dobra, straciliśmy na moment łącza, ale już jesteśmy z powrotem. Osiedle Malinka. Widzę, że nawet jest takie. Jest. No dobra, a macie coś takiego, nie jakieś miejsce gastronomiczne, tylko jakieś takie miejsce, no nie wiem, jakiś park, jakiś pomnik przyrody, jakieś fajne, no nie wiem, taka miejscówka, żeby nacieszyć oczy. Taka, no nie wiem, no... Jest takie miejsce jak Most Groszowy i tam też w okolicach nagrywali serial, tylko jaki to był? Szać, o. Polski serial Szać w Opolu był. Most, jak mówiłaś, jak on się zwie? Groszowy. A skąd ta nazwa? Czy to ma coś z jednogroszówkami wspólnego? O, nie pamiętam skąd ta nazwa. Zbudowali go z jednogroszówek. No, możliwe. Albo w międzyczasie Nadzieja Górska została widzem honorowym. Została. Albo wszyscy z tego mostu wrzucają jednogroszówki. Może ktoś jest z Opola, więc jest Kwadraty, cześć, witamy cię. Może jest ktoś też z Opola i kojarzy też te rejony. Wszelkie. Ogólnie tam jest bardzo dużo kłódek, nie wiem dlaczego, ale ludzie wieszają tam kłódki. Może to teraz polecimy takim wątkiem creepy, może to po prostu grasuje tam jakaś istota albo jakiś psychopata, który tymi kłódkami łańcuchy przykuwa tam do tych bram i mostów i te niewinne ofiary próbują się uwolnić i zostają po nich tylko kłódki. Możliwe. Istota z Opola. Istota z Opola. O kurde, no. Ogólnie mam bardzo fajną historię, taką ciekawą, że ja w mojej rodzinnej wiosce mieszkałam niedaleko psychiatryka. Ale nie byłaś tam. Nie, dobra. Jeszcze, no. Kurde, to powiem ci, wiadomo jak to jest z tymi psychiatrykami. Z nimi się wiąże wiele ciekawych historii, a zwłaszcza z takimi, które już są zamknięte i opuszczone. To jest w ogóle. Oj, ale nasz to... aktywny jest. Aktywny, okej. Okay. No to wybierzemy się do niego, jak już będzie zamknięty, bo jak jest otwarty, to mogą nas z niego nie wypuścić ogólnie. Nie masz szans, żebyśmy wyszli stamtąd. No. Jeszcze weźmiemy Szymona ze sobą, Tomka, Marcina, Gabriela. Tak. Całą tak, ekipą. Szarego. To już wtedy w ogóle, to już koniec, kaplica, będziemy tam zamknięci w ogóle. Dobra, Dominika, powiedz mi, czy ty masz w ogóle do nas jakieś pytanie? Czy jest coś, co cię nurtuje, co chciałabyś tutaj? Jakubie, ile bierzesz za jeden koncert, jeśli chodzi na śluba? No... To różnie. A co, już planujesz wesele? Nie. Już szukasz zespołu? No a jak? No to wiesz, no trzeba najpierw przeliczyć kilometry z Ostrołęki do Opola, nie? I w ogóle wszystko, no... Nie, no słuchaj, no... Nie jest to najwyższa półka, nie jest najniższa. Tak gdzieś się dogadamy się. Maćka papieża będzie na pewno stać, jak kiedyś zechce, to jak jego będzie stać, to... Maciek co, na siebie, tak? No. No okej, okay, powiedzmy. Jak zobaczyłem stawki, to nie wiem, czy nie będzie stać. Będzie, ale o czym mówisz teraz? No. Będzie, chociaż słuchajcie, ostatnio... Taka ciekawostka. Dostałem zaproszenie na ślub od dziewczyny, od słuchaczki, która praktycznie od początku jest związana z kanałem. Dostałem zaproszenie nie jako zespół, natomiast mimo wszystko dostałem zaproszenie jako gość, mimo że nie znamy się kompletnie. Natomiast
podejrzewam, że no, było to zaproszenie takie, że nie tylko, żeby mnie tam wykorzystać w takim znaczeniu, żebym tylko wpadł, przeczytał i poszedł, to też dostałem zaproszenie. Natomiast właśnie dziewczynie bardzo zależało na tym, żebym w kościele przeczytał jakieś tam czytanie, które jest. No i na sali weselnej po prostu ona z narzeczonym, pozdrawiam Monikę, jeżeli słucha, ona z narzeczonym po prostu są no strasznie zafascynowani creepypastami i bardzo lubią te klimaty. I oni mają taki plan, by właśnie już w granicach tamtej 23 oczepin w ramach tego zrobić taki krótki, właśnie jak mamy na konwentach, taki krótki dosłownie moment z pastami na żywo, tam 30 minut jakieś shorty czytane na żywo, bo podobno dużo gości gdzieś tam z jej kręgów znajomych to są osoby, które past słuchają, więc to będzie dla nich taki punkt specjalny. No miało to być w tym roku, teraz przez tę pandemię jest różnie, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale też bardzo ciekawa i fajna sprawa. Pierwszy raz mi się coś takiego przytrafiło, żeby właśnie w takiej roli na weselu wystąpić. Więc też jestem otwarty jakby jak kiedyś. No wiadomo, teraz z tymi weselami różnie. Też siedzimy, zastanawiamy się, czy ta branża ruszy, czy nie ruszy, czy co tam z tego będzie. Także, a kandydat już jest, powiedz? Jest. Siedzi, słucha teraz też? Niestety jest w pracy, ale zawsze ze mną słucha. A jak ma na imię? Kamil. Może odsłucha, to Kamilu, pozdrawiamy cię też serdecznie z tego miejsca. Najwyżej, wiesz, jak będzie trzeba, to mówię, to przyjedziemy do Opola, zrobimy oprawę i będzie gites. No. Dominika, dziękujemy ci bardzo serdecznie za to, że się do nas zgłosiłaś. Mam nadzieję, że nie było strasznie, co? Tak w sensie porozmawiać, że nie było to straszne, koszmarne przeżycie. Nie. No to. Bardzo ciekawe. Okej. Okay. No to dziękujemy ci bardzo. Trzymaj się ciepło, pozdrawiamy. No i oczywiście będziemy, jak to się mówi, w kontakcie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tak jest. Trzymaj się. Ja również pozdrawiam. No i cóż, przechodzimy do jeszcze jednej historii i zastanawiam się, czy przypadkiem powolutku nie będziemy zbliżać się do końca. Ja wiem, że tych zgłoszeń ogólnie jest jeszcze sporo, ale tak jak mówię, w ogóle tych zgłoszeń przybywa cały czas i to jest z jednej strony bardzo fajne, ale podejrzewam, Maciek, masz czas do rana? Którego? Dzisiejszego czy kolejnego? No tego za parę godzin rana, które będzie. Nie no, dobra, słuchajcie, teraz paściocha pod tytułem Deszcz, a później jeszcze trochę pogadamy. 2 marca 2011 roku. Pada. Znowu pada. Już od wczoraj. Nie, to nie burza. Po prostu ulewa. Boję się, że w końcu skończy się powodzią. Że zaleje nas wszystkich. Kiedyś to już się stało. Jakieś 3 lata temu. Były ogromne straty. Może tym razem wszystko skończy się dobrze. 25 marca 2011 roku. Dalej leje deszcz. Spokojnie. Wręcz uspokajająco. Na tyle uspokajająco, że zaspałem na zajęcia. Już trudno. Nie poszedłem. Na ulicach nie ma nikogo. Miasto jest jakby wymarłe. To najbardziej tutaj lubię, że jest tak spokojnie. A jednak kiedy wyjrzałem przez okno, zobaczyłem jedną postać ubraną w długi płaszcz. Nie miała nawet parasolki, tylko spacerowała przez ulicę. Ludzie są dziwni. Ja w taką pogodę wychodzę tylko, gdy muszę. 26 marca 2011 roku. Dzisiaj, kiedy wychodziłem z domu, zobaczyłem znowu tę postać. Stała jakieś 10 metrów ode mnie. Miała ten sam czarny płaszcz, aż do kostek. Woda ściekała jej po długich, czarnych włosach. Była do mnie odwrócona bokiem, ale byłem pewien, że mi się przygląda. Ten człowiek jest dziwny.
Widzę go pierwszy raz i wydaje się, jakby stał przed moim blokiem i wyglądał czegoś w oknach. Chyba muszę zacząć uważać. Może to jakiś psychol? 28 marca 2011 roku. Gdy rano wyjrzałem przez okno, on, jestem pewien, że to on, siedział na ławce przed moim blokiem. Nie poszedłem na zajęcia. Bałem się. Nie wiem czemu, ale on jest jakiś dziwny. Siedzi cały dzień na deszczu. Kto normalny robi coś takiego? Przygląda się oknom. W pewnym momencie miałem wrażenie, że patrzy się na mnie. Chyba lepiej, jeśli przesiedzę cały dzień w domu. 29 marca 2011 roku. Skończyły się zapasy. Musiałem iść do sklepu, chociaż tak bardzo nie chciałem. Oczywiście on już tam był. Teraz jestem pewny. On chce mnie. Ciągle się na mnie patrzył. Chociaż stał tak daleko, to jestem pewien. Nienawidzę go. Nienawidzę deszczu. 30 marca 2011 roku. Mam wolne. Wyjrzałem przez okno i jego nie było. A na dodatek deszcz przestał padać. Jestem tak szczęśliwy. Idę pod prysznic, a potem może coś jeszcze napiszę. Boże, Boże, ja tylko chciałem się wykąpać. Ale gdy tylko woda zaczęła lecieć, gdy usłyszałem jej szum, był prawie jak dźwięk deszczu. A potem coś zaczęło skrobać. Skrobać w drzwi od łazienki. Natychmiast wyskoczyłem z wanny. Nie jestem tchórzem, ale ubrałem szlafrok i otworzyłem drzwi. Nikogo tam nie było. Tylko balkon był otwarty. A na podłodze zobaczyłem ślady. Mokre ślady. Ja już nie chcę. 3 kwietnia 2011 roku. Siedzę w domu. Tylko siedzę w domu. Deszcz pada. Ciągle pada. Wzywa mnie. A on tam pewnie stoi. Nie wiem, zasłoniłem okna. Siedzę w ciemności. Czasem wydaje mi się, że puka w okna. Nie wiem. Kwiecień 2011. Który dzisiaj dzień? O, od jak dawna nie widziałem słońca? Kończy się jedzenie. Trudno. Zadzwonię po przyjaciela, żeby coś kupił. Albo nie. Skąd mogę wiedzieć, komu otworzę drzwi, gdy usłyszę pukanie? Wiem, że on mnie dopadnie. Niech ten deszcz przestanie padać. Odsłoniłem okna. Wydało mi się, że deszcz przestawał padać. Wydawało się. On tam stał. Ma taki piękny kolor oczu, jak błękitne niebo. Albo jak woda, w której się błękitne niebo odbija. Nie wiem. Boję się. 14 kwietnia 2011. Deszcz przestał padać. On odszedł. Musi znaleźć kolejną ofiarę. Uważaj. On przychodzi tylko w deszczu. On przychodzi tylko w deszczu. Tak jak Maciek. To koniec? To był, tak? No, na to wygląda. Sprawdzamy, czy jesteśmy, okay. Czy nas nie urwało znowu, czy nic nie zerwało, nie tego. Jak nie zerwało, to chyba będziemy mieli gościa specjalnego. Jak zerwało, to nie będziemy mieli gościa specjalnego.
Gościu, gościu! Dobra, próbujemy gościa specjalnego tutaj dodać. Dobrze, a ja zapytam was teraz na czacie, ludziska, skąd wy jesteście? Piszcie miejscowości, będziemy tutaj sobie obczajać na mapce za chwilę. Skąd, z jakich zakątków świata Polski nas słuchacie? I z zagranicy też zobaczymy, jak daleko sięga, chociaż my patrząc po statystykach widzimy, że widownia jest naprawdę rozsiana, uwierzcie nam, po całym świecie. Oczywiście to są jakieś pojedyncze tam procenty, ale... O! O, już widzę gościa specjalnego. Jest gość specjalny. Jest Hitman. O, nawet go słychać było. Gościu, gościu. Siemano, jak cię dobrze usłyszeć po tak długim czasie. Gabriel Grula, proszę państwa, przed wami. Gabriel na razie rozgląda się jak John Travolta po pustej chałupie. Bo w ogóle, Gabriel przyszedł do nas z kamerą, także my go widzimy ogólnie. Tak. I on się pewnie teraz zastanawia, chłopak, jak to wyłączyć. A, on słuchawki w ogóle nie miał. A, dobra, dobra. Strasznie szybko tutaj lecą te miejscowości. Toruń, byłem w Toruniu, pierniki są z Torunia. Zgorzelec, info Zgorzelec współpracuje właśnie z tam... takim portalem chyba? Zgorzelec. Ustka, Łódzkie, także mamy tutaj Łódź, Szczecin, czyli Paprykarz, Norwegia. Norwegia, Lutjenburg, dokładnie te... No już się pogubiłem. Kołobrzeg, Niemcy, Kassel, o, a my żeśmy tutaj mówili o języku niemieckim. O, Gabriel nam tutaj przebija. Ruda Śląska. Pokazuje głową, że nie nada. On coś mówi, ale kompletnie go nie słychać. Gabriel, mówisz? Nie masz wyciszonego mikrofonu? Mówiłeś, no jak przyszedłeś, to było cię słychać. No już coś popsułeś. O. O. Coś stęknąłeś. Coś jakby było się słychać. Śmieje. Ja go słychać tylko jak stęka. Co? Gabriel. No już popsułem. O, teraz jest dobrze, teraz jest dobrze. Zostaw, zostaw, nie rusz już. Czekaj, ale wszystko, ale ja tu i tak, mam was nie widzę. Okej. A ty nie musisz nas widzieć. Co, ty nie wiesz, jak my wyglądamy? Mało razy nas widziałeś. Wystarczająco. No to jak wystarczająco, ale... to nie marusz, tylko mów do widzów. Nie, no ale nie powinien tak wiedzieć. No, bo to powinno być. Wystarczająco razy was widziałem. No właśnie. No właśnie. Gabrielu, cóż tam słychać u ciebie? No, no to powiem ci, dużo się pozmieniało, no. Wolniej musisz mówić, bo nie słychać. No, ogólnie bardzo dużo zmian, no i duża intensywność. Mm-hmm. Okay. Duża intensywność i no... No i duża intensywność, tak. Okej. Nie można zapomnieć o dużej intensywności. Pamiętajcie, no duża intensywność, także... Także... Co, ale mi to coś tu powtarza. Ciężko. Bo ty pewnie robisz ten błąd, że ty słuchasz nas nie ze Skype'a, tylko ty jednocześnie masz live'a odpalonego. No, to jest właśnie to, że mi przebija. Ja nie mogę wyłączyć YouTube'a, bo wtedy w ogóle was nie słyszę. No. To ty nas słuchasz z YouTube'a, czy ty nas słuchasz ze Skype'a? Ty nas słuchaj ze Skype'a, jak to w telewizji. Proszę przyciszyć odbiornik. Zatrzymaj w ogóle stream i słuchaj nas ze Skype'a. Poczekaj. Wyłącz tego live'a. Tam nic nie ma. No. No bo tu aż zapauzowałem muzyczkę. Skype.
Dobrze. Krok pierwszy. Najpierw wyłącz transmisję na YouTubie. Dobra. Krok drugi. Już mam. Słuchaj prowadzących tylko na Skype'ie. Dobra, jest. Działa? Krok trzeci. Dobra, wszystko jest dobrze, słyszycie mnie? Słyszymy. No, my ciebie słyszymy, tylko ty nam z opóźnieniem odpowiadasz. Słyszysz, Gabriel? Raz, no dwa, trzy. Co, test już... reakcji, test reakcji. Gabriel, no teraz raz, słyszę, dwa, raz, dwa, trzy. No czekaj, słyszę, dobrze. Raz, dwa, trzy, dobrze. Cztery, pięć, sześć. Okej, okay, to sprawdzamy test szybkości reakcji. Ja zaczynam liczyć, ty kończysz. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8. No, mogło być lepiej, ale jest w miarę. Okej, okay, dobra, udało się. To jeszcze raz, Gabrielu, duża intensywność? No duża intensywność, trochę zmian. No i przede wszystkim trochę mało czasu, ale... Znaczy zmiany to cały czas są, nie? To jest właśnie najgorsze, ale widocznie tak musi być i dobrze się w tym chyba odnajduję, bo wiecznie prowokuje jakieś zmiany. Dobrze, a powiedz mi, co słychać u ciebie, jeżeli chodzi o aspekt pisarski, twórczy? Cóż tam na horyzoncie, jakieś pomysły? Powiedz w ogóle o ostatnim, bo jesteśmy świeżo, tak na dobrą sprawę, świeżo po premierze twojej historii Taśmy Urbex Story, tytuł, który poniekąd zmieniłem, bo tytuł twój był chyba trochę inny. No taśmy. Tak, dodałem taśmy, bo uznałem, że tak będzie, tak jak taśmy gdzieś tam, no. Więc dodałem, oczywiście historia, powiem ci, i teraz tu autentyk, nie to, żebym tam ściemniał. Historia jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wyświetlenia w czasie, jakim jest tam jedna doba i godzina od opublikowania filmu. No teraz już tam kilka dni, tak? Ale jest na szczycie, czyli bardzo dużo osób gdzieś tam wbiło w tę historię w szybkim czasie. Może to ten temat urbexu, czy co? Ale jesteśmy na bieżąco po samej historii, więc możesz odnieść się do niej, bo wiele osób, w tym też mnie, to ja już ci pisałem zresztą zaraz po nagraniu, czyli już jakiś czas temu, że bardzo mi się podobała i że klimat niesamowicie fajny, wciągający. Tak, trzecia w nocy Rutek do mnie dzwoni, ty słuchaj, bo Gabriel to taką postę napisał. No, tak było. Tak żałuję, że odebrałem. No, tak było, no i gadaliśmy do 7 rano. I już chyba jesteśmy z powrotem. No dzisiaj nas zacina. Powiedzcie mi, czy jesteśmy już, czy nie. Rutek na to nie opłacił. Tak, kurczę, to ten Opel, nie Astra, tylko ten drugi, kurczę, jednak daje się tutaj mi wyznaki ostatnimi czasy. Powiedzcie, czy jesteśmy już, duża intensywność na live'ie. Tak, tak, jest duża intensywność chyba, po prostu nie, naprawdę tu widzimy też te cyferki wyświetleń, więc jest nas spora, już jesteśmy. Paulina, dziękujemy, bo nie wiem, czy zdążyło nasze tu podziękowania, zdążyły wbić, czy nas już zerwało. Także wracamy do tematu urbexu, taśmy Urbex Story. Powiedz, Gabriel, teraz... Cóż dalej z tą historią? No, słuchaj, no ogólnie nie byłbym sobą, jakbym nie powiedział, że nie mam już tam coś za narżu, no nie? Asa w rękawie. jak to zwykle, no. Nie no, ogólnie to temat mi podpasował, no bo ja nie ukrywam, że ja lubię urbexy. No nie powiem, żebym tam jakoś mega chodził, ale no, to ze względu na może trochę brak czasu. Ale kurde, kocham te klimaty, no tam urbex historii to regularnie sobie oglądam. No, to ogólnie zobaczyłem ten temat, no i akurat tak zaskoczyło. Ja ogólnie tak mam, że po prostu patrzę na jakiś temat i on mi po prostu zaskakuje i historia mi się w głowie układa. Znaczy ogólnie chodzi o to, żebym wiedział jak zacząć. Jak już zaczynam, to już ta mi historia, to już ta historia idzie. No i tu akurat tak było. No fajnie wyszło, no nie ma też co tutaj ukrywać, że... wersja audio zrobiła robotę, no bo to wiadomo, oddziałuje dźwięk na wyobraźnię, głównie tutaj się wszystko opiera, bo jednak tekst czytany jest trochę inny niż tekst słuchowiska. Dużo sformułowań, zdań, zwrotów można zastąpić właśnie dźwiękiem, no i to właśnie idealnie zespolona właśnie treść dźwiękiem daje właśnie taki, a nie inny efekt.
Dlatego też wejdę ci tu w słowo. Udało mi się tę historię skrócić do tego limitu, który był założony przy creepy wyzwaniu tych 16 tysięcy. To tam było ponad... jeszcze dłuższe? Tak, to tam było 24 tysiące. Ale nie. Wersję w tym, w Wordzie. Natomiast... A co, ale tam, opisy, tam ja patrzyłem, to tam głównie opisy. Głównie... Tam parę opisów obciąłeś, no, ale to w sumie nie odbiło się jakoś mocno na treści. Nie, bo faktycznie tam poszło parę takich opisów, które, tak jak mówisz, dało się oddać dźwiękiem. Więc faktycznie te opisy gdzieś na bieżąco przy nagraniu wiedziałem od razu, że to mogę sobie na spokojnie pominąć. Nie wywalałem nic, co by, wiesz, wpłynęło jakoś na fabułę. Ewentualnie tam, jak Gabriel opisywał, że gdzieś tam szli i opisywał też tam jakieś, załóżmy, te opuszczone miejsca, stare, poniszczone, opisy tam tu domek, tak, i tu to, tu tamto, no to załóżmy z 6 opisanych, no 3 wyrzuciłem, zostawiłem 3, nie? Żeby tak znaczy, trochę... Nie, nawet nie to, no nie, bo ja wiesz co, tam jak wersję tą do czytania wrzucałem na odpada i tak wiesz co, tak sobie przesłuchałem, po prostu na bieżąco słuchałem i patrzyłem w tekst, no nie? To co nagrałeś, no to tam dużo mniej opisów żeś usunął tam niż powiedzmy 3-6, no nie? Ale to nijak się nie odbiło na historii, nie? Także... A skrócić się udało. Do limitu się udało. Ten problem jest, że no ja bym tego nie skrócił, no bo ja nie wiedziałbym, co jesteś w stanie oddać dźwiękiem, a co nie, no nie? Poza tym, no też jak ktoś... Ja sam tą historię pisałem i ja też... Nie widzę wszystkiego. Czasami też jakieś zdanie jest zbędne, czasami trzeba gdzieś zmienić szyk, no to jest standard. No. Ja wiesz co, jak patrzę na czyjś tekst, albo nawet słucham jakiejś historii czyjegoś autorstwa, no to też od razu wychwytuję, gdzie tam coś bym poprawił, zmienił, żeby to było płynniejsze i było lepsze. No w swoich tekstach ciężko jest coś takiego dostrzec. I zobacz, no gdybym to dostrzegał, no to za każdym razem bym robił coś idealnego. No, nie? No to byś musiał ewentualnie... To by musiało być na takiej zasadzie właśnie, że... piszesz, odkładasz, wracasz do tekstu za jakiś czas, czytasz, ale to by wtedy wiadomo, Maciek też zna to i wszyscy chyba piszący, którzy praktykowali takie coś, wiedzą, że to może być błędne koło, bo my zawsze będziemy chcieli coś poprawić i coś zmienić. Spokój, to tego nigdzie nie opublikujemy wtedy, bo tak. To co chwila coś, co chwila do tego wracać. Zatrzymamy się po prostu i będziemy przy jednym tekście tkwili, przepraszam, jak ja przy jednym już tkwię parę lat. No właśnie. Ja to nie powiem, bo ja przy jednym też parę lat. Tylko, że to jest problem taki, że z czasem, wiesz co, zmienia ci się trochę styl pisania. No, z czasem zet. Nie ma słów. Oj tak. Wiesz co, widzisz dużo rzeczy, widzisz jakieś niedociągnięcia. No i potem jak do tego wracasz, to jest po pięciokroć bardziej męczące. Dobra, Gabryś, bo my tu pitu, a teraz konkrety. Kiedy druga część? Szybciej, no zobaczymy. Bo wiem, że będzie. Bo to, że będzie, to wiem, bo znam cię trochę. Pytanie szybko. Kiedy? Okej. Okay. Będzie to szybko. Mojego maila masz. Spoko. Goły Maciek Małpa. Czy kontroluj? No. hotguy.pl. Dobra, słuchajcie, my panowie wrócimy sobie za moment do rozmowy, bo mamy tutaj jeszcze na linii, już dostajemy sygnały, kolejną panią, która też chciałaby z nami porozmawiać. Tak jest. Mam nadzieję, że chce, że nikt jej nie zmusza. Także Maćku, proszę bardzo, kto do nas dołączy? Nie mam pojęcia, bo ta dziewczyna nie podała swojego imienia. Tajemnicza dama. Tak, ale już dodajemy. Cześć. Dobra, cześć. No to okej, Maciek mówi, że nie mamy imienia, to powiedz nam, z kim teraz rozmawiamy. No. Nadzieja. Nadzieja. Tak. Nadzieja. A to powiem ci imię bardzo rzadkie chyba. No dosyć. Albo po prostu ja mieszkam w takiej zacofanej miejscowości, że... W Polsce jest bardzo rzadkie. No tak. No tak, bo w sumie za granicą Hope jest popularnym imieniem. Popularnym imieniem, no. Tak? Nadzieja, przede wszystkim, a jak do ciebie zwracają się znajomi i nie wiem, może masz jakieś takie swoje ulubione, nie wiem, czy zdrobnienie, czy...
Nadziejka zazwyczaj. Nadziejka, okej, okay. no bo nie chciałem wyskoczyć, wiesz, bo czasami to tam, wiesz, na przykład do Maćka powiem Maciusiu, a on się obraża, nie? Bo nie wie, czy mówię do niego, nie wie, czy mówię do niego, czy do brzucha, także... okej, okay. Nadziejka. Przede wszystkim, no jest już na... Teraz już jesteśmy tutaj we czwórkę, no jesteś ty, jest Maciek, Gabriel. Przede wszystkim wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet, twojego święta, uśmiechu. Chociaż z rozmowy ja już sobie wyobrażam, że ten uśmiech jest, że on tam jest przyklejony, taki ten uśmieszek. No jest. Jest, dobra, no to i my się cieszymy, jak ten uśmiech jest. No bo daliśmy ciała. Także... Życzeń nie ma. No jak nie ma? No mówię. A ty teraz ładnie no słucham. Mówię. Ja no mówię. No przecież ja mówię. No. Ach, jak zwykle popsuł. Wszystkiego dobrego naprawdę, Nadziejko, z mojej strony. Także ja tyle. Maciek, teraz ty możesz. O ile słuchasz. Tak, teraz już słucham. Wszystkiego dobrego. Zamuliłem się, wyłączyłem. Wszystkiego, co najlepsze życzymy. Dziękuję, wzajemnie. Przepraszam. Ten Maciuś go trzyma. Już będzie szczęśliwa, to już wszystko będzie się układało. powiedz mi, Nadziejko. Kurczę, jak to zupełnie inaczej się czuję, jak się zwracam do kogoś, Nadziejko. Od razu jakąś nadzieję mam. Gabriel, nie, no. Tylko tyle ci zostało przy tych twoich tekstach. Nadzieja. Nie, dobra, powiedz nam skąd jesteś. Z Gdyni. O. Gdańsk, Szczecin. Dobra, Gdynia. Byłem w Gdyni, słuchajcie. Byłem w Gdyni i tam niedaleko... Teraz, żeby nie walnąć głupoty, żeby nie powiedzieć, w Gdyni jest... Cóż to jest za uniwersytet tam? Muzyczna akademia. Nie, chodzi mi o tę muzyczną taką. O Boże, nie wiem. No akademia wiesz morska co? Chyba jest coś no, takiego tam. Tak, ale mi chodzi o muzyczną. Czy tam teatr jest muzyczny? Czy... A, tu jest teatr muzyczny. Mój znajomy chodzi do niego i w sensie jako student. Jest teraz na ostatnim roku, ale nie mogą zrobić występu ze względu na pandemię i tak dalej. Przez co nie mają jak zrobić głównego zaliczenia. No właśnie, i tam niedaleko zaparkowałem sobie, oczywiście już pominę, znaczy no nie pominę, tam patrzę sobie, stoją samochody tak przy ulicy, no to i ja stanąłem. No, przyjechał wieśniak z Ostrołęki i zaparkował w Gdyni. Mandat dostałem. Ale tam niedaleko jest, była taka fajna lodziarnia. Co prawda nie było tam lodów o smaku paprykarzu szczecińskiego, jak w Szczecinie, o którym mówiła Nikola. Natomiast taka malutka budka, taka żółta, na środku takiego placu budka, gdzie się wchodziło do środka. I tam taka starsza pani te lody nakładała. I no to były najlepsze lody w Gdyni, jakie jadłem. One tak niedaleko strasznie plaży tam były, więc nie wiem, czy może kojarzysz. Chodzi o Mariolę, tak? Całkiem możliwe. Nie pytałem pani o imię, tak, nie byliśmy sobie przedstawieni. Nie, w sensie nazwa lodziarni Mariola. Lody Mariola. I to jest... Tak, to jest to miejsce. Tak. No. Też polecam, są świetne. No. Dobra, a powiedz mi, czym się zajmujesz w Gdyni na co dzień? Kończę liceum, ostatnią klasę. Czyli też matura? Tak. I cóż tam, powiedz mi, jakie masz plany na przyszłość? Planuję weterynarię. Weterynaria, czyli okej. Okej, dobra. Czyli po prostu mamy tutaj osobę, która jest miłośnikiem zwierząt. Taką dokładnie. Iście sherlockowską dedukcją teraz jadę, prawda, mój ty Watsonie, tam po drugiej stronie? Tak. Maciuś. I teraz czy mówisz do mnie, czy do Gabriela, bo jest nas dwóch. No a który tu mądry taki się zawsze wymarza? To no. Tu nie ma mądrego. Najwięcej to się wymarzysz ty. Dokładnie tak. No i znowu mnie.
Proszę jak bardzo. Jak te słowa tak wpadniesz, to już słowa nie można powiedzieć. Proszę ja też bardzo. W ogóle zacząłem się czymś innym, bo ty możesz trajkotać i trajkotać. Zawiedziałem, że na jakimś PSP tam grałeś. Telefon obsługiwałem, żeby być z czatem. Dobra, spokój tam, wielkości PSP? Spokój tam. Panie Macieju, co? Panie Gabrielu, proszę się ale tutaj... Ale my jesteśmy spokojni. Proszę co się ty tutaj jakieś burdy robisz? No. A jednak mnie podglądają, a ja nic nie widzę. No widzisz? Widzisz? Powiedz mi teraz, Nadziejka, czy ty też widzisz Gabriela, jak jesteś z nami podczas tej rozmowy? Tak, jak najbardziej widzę Gabriela. No to ogólnie ja tylko ja jestem wykluczony, no. A wiesz, Gabriel, że możesz tam kliknąć jednym przyciskiem i sobie wyłączyć twarz swą? Tak, środkowy przycisk. Nie naciskaj czerwonego kółka. No, dobra, powiedzcie mi, ja chcę zobaczyć czyjeś inne twarze, a nie swoją. Bo w ogóle już wolę swoją popatrzeć z dwójki złego, przynajmniej widzę, co robię. Słuchaj, no to na to akurat nie ma przycisku. No naszych nie zobaczysz. No, no chyba, dobra, że Nadziejka ma ze sobą jeszcze tam kamerę i chcesz się Gabrielowi pokazać. No nie wiem. No bo on jest strasznie ciekaw innych twarzy. No chłop nie widział, nie wiem, ty w jakimś zakładzie siedzisz zamkniętym, ty innych twarzy nie widzisz. No to ja mogę w sumie zrobić wyjątek dla Gabriela. O, dobra, robisz wyjątek dla Gabriela. Oczywiście ja tu uprzedzam, to nie pójdzie na kanał. O, jesteś z nami. O, dzięki. Cześć. O, widzimy cię. Teraz i my cię widzimy. Tak. Powiedz mi, właśnie pokaż tak rękę do góry. Pierwszy raz widzę nadzieję. Którą? O, właśnie. Co to? Znaczy tatuaż, to? Ja wiem. No. Nie, no. To ogólnie miało być drzewo, ale jak zaczęłam przechodzić na palec, to mnie zbyt bolało i został krzak. Aha. Krzak. A i tam po drugiej stronie, bo też jest, bo widzę, że masz tych trochę artystycznych dzieł. Tu mam róże i tu mam ćmę sokiem. A tam pomiędzy? Coś tam... Ćma. Ćma. Tak. I co ona tam robi? Nie wiem, wylądowała. Miałem to mówić właśnie, uprzedziłaś mnie. Był taki w ogóle film Człowiek Ćmach, czy taka legenda w ogóle o tym człowieku ćmie. No. Nie kojarzę. A znacie, ale taki... czar absolutnie nie wie, o czym teraz mówimy. Bo... No tak, bo oni nie widzą. A taki był żart stary, stary i nieśmieszny o ćmie. Pamiętacie, jak gdzieś tam góral mówi, że zabiłem 10 ćmów. Ciem. Chłop go poprawia. Ciem. A on mówi, a kap ciem. Taki badumc, żart prowadzącego Karol Strasburger. Z brodą. Dobra. Z brodą. Dobra, Nadziejka, powiedz teraz, damy tobie coś powiedzieć. Masz teraz czas, żeby zadać nam pytania, cokolwiek, powiedzieć. No nie wiem, śmiało, proszę bardzo. O Boże, mogę twój tak czas. Dowolnie? Co? Mogę tak dowolnie? Oczywiście. Masz tu trzech... Maćku, papieżu, czy lubisz kremówki? Nie lubię, bo gruby jestem. Ograniczam kalorie ze słodyczy. Co nie wyklucza, że może to od kremówek. No bo on, właśnie chciałem powiedzieć, on lubił kremówki. Maciek, no przyznaj się, przepadłem. Nie, to było po prostu pierwsze pytanie, jakie zobaczyłam, kiedy nazwisko poprosiło Maćka. I to było pierwsze pytanie, jakie mi przyszło do głowy, kiedy zobaczyłam jego nazwisko pierwszy raz w życiu. Ale to jest w ogóle taka z Maćkiem sprawa, jak nieraz gdziekolwiek rozmawiamy, czy piszemy ze sobą, no zdarza się to jednak czasami częściej, niż byśmy sobie tego życzyli. Żeby tutaj nikt absolutnie nic nie tego. Ale z racji tego, że teraz Łowca jest na tapecie, z racji tego, że gdzieś tam jakieś projekty się kręcą, więc no a propos nawet, czy live ten był przygotowywany, no to no, można powiedzieć, że praktycznie no każdego dnia gdzieś tam kilka zdań ze sobą zamienimy i gdzieś tam czy przez telefon, czy coś, i zawsze jest jak ktoś mnie w pobliżu zapyta, że czy z kim rozmawiam, to z papieżem, i zawsze jest takie no. Nikt nie wie, o co chodzi, ale ja przynajmniej mogę powiedzieć, że rozmawiam z papieżem, no naprawdę. To w sumie też się mogę teraz pochwalić, że rozmawiam z papieżem. O. W sumie tak. No.
Czuję się jak taka małpka w zoo teraz. Wszyscy oglądają. No, dobrze, że nie jak pacynka. Swoje 5 minut, Maciek. Przestań, ja się wstydzę. Mhm. Wstydzisz. Wstydziłeś to ty się na pierwszym konwencie, a teraz to już czujesz się jak ryba w wodzie. Boże, nie wspomniałem pierwszego konwentu. W ogóle... Co się działo podczas pierwszego konwentu? W ogóle Maciek Papież był na pierwszym konwencie, nie był Maćkiem Papieżem, tylko był Jakubem Jurczakiem. Bo, tak, dokładnie. Bo był wpisany Jakub Jurczak na konwent, który się pochorował i oczywiście my zgłosiliśmy, że będzie Maciej Papież, a oni pokombinowali tam trochę z identyfikatorami i Maciej Papież chodził z przypiętym do paska identyfikatorem Jakub Jurczak, więc to był cały czas Jakub Jurczak. I do dziś Jakub Jurczak nie może się odgonić od dziwnych wiadomości, bo wszystko głupie, co Maciek robił we Wrocławiu, robił jako Jakub Jurczak. Tak, policja u niego była, prokurator. Tak, rachunki przychodzą po dziś dzień. Z wrocławskich knajp. Na nazwisko Jurczak, no. Wszelkiej maści. Nadziejka, czy masz pytanie do naszego gościa specjalnego? Czy słuchałaś w ogóle ostatniej historii o Urbexie? Czy jeszcze tak, nie? Tak, słuchałam. Jest świetna. I... Gabrielu? No, dziękuję za miłe słowa. Co prawda słuchałam jej dwa razy, bo słucham za waszych pas zazwyczaj jak idę spać i zasnęłam w połowie. To nie jest obraza, spokojnie. Nie, ja już się przyzwyczaiłem, że tutaj połowa, wiesz, a gdzieś tam... Ja to samo robię. I dokończyłam ją na następny dzień, więc... A te trzaski drzewa cię nie obudziły? Bo mnie to raz, tylko nie wiem co to była za historia, ale właśnie jakieś trzaski mnie obudziły i tak trochę wybiły mnie z nocnego rytmu. Nie, akurat chyba zasnęłam przed tymi trzaskami, wiesz? No tak, no bo przed tymi trzaskami najwięcej wody było w tej historii, więc... Tam się dopiero sytuacja, akcja rozkręciła. Tak, tak. Ostatnie 60 sekund tam, te trzaski... Co się tam działo później? I się skończyło. No właśnie, czy jeszcze jakieś pytanko ci przychodzi może do głowy? Kurczę, chyba nie. Chyba nie. Czy chcesz z tego miejsca kogoś pozdrowić? Wszystkich widzów przede wszystkim i mojego chłopaka. Jak ma na imię? Daniel. Daniel, pozdrawiamy Daniela, pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Widzów, pozdrawiamy cały czat. No i cóż, dziękujemy ci za to, że się zgłosiłaś, że wytrwałaś w ogóle, bo tak jak pewnie pozostali też, no nie wiem, no może jak długo tutaj czekałaś na to połączenie, czy tam... W sumie niedługo, sprawdzę. Napisałam do was o 20:25, a jest no tak 2 godziny jakoś, spoko. Aha, aha. No to. Dobra, dziękujemy ci bardzo, pozdrawiamy cię i oczywiście jak będziemy w Gdyni, to już mamy trasę Gdynia, Szczecin, Darłowo, no to musimy chyba całym tam normalnie, całą górą jechać. Najwidoczniej. Gabriel kierowca za to... na końcu z Białystok. Ja pamiętam, przez to miasto są bardzo dobrze światła zsynchronizowane, przynajmniej były. Jak całą górą będziemy jechać, to tam na końcu jest Białystok. Ale Białystok to jest jak jedziesz w prawo, a zaczniemy od Gdyni... Ale stamtąd możemy nie wrócić. Nie, ja byłem w Białymstoku, wcale nie jest tak źle. Na ludzie. No. Kto jest z obecnych tutaj u nas Białystok i okolice? To jest bardzo fajne miejsce w ogóle. Także jak ktoś jest, to śmiało można napisać. Dziękujemy ci raz jeszcze za to, że wpadłaś, że pogadaliśmy sobie. Fajnie jest złapać kontakt tak z widzem właśnie personalnie niż tylko gdzieś tam w komentarzu. Więc ja przynajmniej się cieszę. Mam nadzieję, że chłopaki pewnie też. I no miejmy nadzieję, że ty nie będziesz miała traumatycznych przeżyć i nie pomyślisz, Boże. Nie wiem, że nie będziesz musiał się leczyć później gdzieś tam w zakładzie. Że nie dojdziesz do wniosku, że to nie był najlepszy pomysł. I takie, dobra, następnym razem, jak mi przyjdzie do głowy pomysł, żeby zgłosić się na live'a do chłopaków, puknij się parę razy w głowę. Pamiętaj, zapiszę to sobie na kartce, nigdy więcej do nich się nie odzywać. Ewentualnie aneks
musi być bez tego i bez tego. Ewentualnie. Nie no, nie było chyba aż tak źle, co? Nie no, było spoko, serio. Ujdzie. Ujdzie, no dobra, no, no to jak tak, no to dobra. No nie ujdzie, no. Bo naprawdę spoko. No to, no nie no, no to się cieszy. No, nie no, wierzymy to... ci, tak, wierzymy. Pamiętaj, że cię widzimy. Myślę, że mogłaś właśnie zapomnieć, że widzimy. Nie no, spoko było. Dajcie mi już spokój. Nie, żartujemy. Nie, Nadzieja, naprawdę bardzo fajnie było. Cieszymy się, że się zgłosiłaś. Mamy nadzieję, że jeżeli kiedykolwiek wybierzemy się, no chyba musimy się na tę północ wybrać, jak tam tyle osób na północy, to gdzieś tam zorganizować jakieś spotkanie i lecimy. Lecimy nad morze. Chociaż Szczecin to nie może podobno. No. Także trzymaj się ciepło, ściskamy raz jeszcze wszystkiego dobrego i do usłyszenia, do zobaczenia. Paweł Szuszkiewicz, nasz stały wspierający Mystery TV, Bayern Monachium Ligi Mistrzów, pozdrawiam. Dziękujemy Pawle, dziękujemy Pawle. A my co? My przechodzimy za chwilę do jakiejś jeszcze historii, aczkolwiek popatrzymy na... Ja się rozłączę. Co to się podziało się? Co to się podziało? Nie wiem, ja niczego nie dotykałem. od razu mówię. Dobra. Szybko tutaj zerkamy na czat, bo słuchajcie, naprawdę godzina późna na zegarze, więc będziemy tak powoli, jak to się mówi, zagęszczać ruchy i zmierzać ku końcu. Chyba, że Gabriel, masz jeszcze coś cię trapi, coś... Mnie czy coś trapi? No bo masz taki wyraz twarzy, nie wiem, czy to po prostu już chce ci się spać, czy coś innego ci się chce. A co, no, zależy co. No dobra. Nie, bo spać mi się nie chce. Nie róbmy z tego zagadnienia, nie, spać mi się nie chce. Mariusz, zapraszam, pozdrawiam z Malborka, zapraszam do Wielkiego Zamku. Nawet byłem na zamku w Malborku. Gabriel, ty to żeś zwiedził trochę tego kraju, gdzieś tam pojeździłeś po tych różnych miejscowościach. No ale, ja, no ale to wiesz co, to raczej w centrum logistycznym to ty za dużo nie zobaczysz. No. Znaczy wiesz, no jeździłem tak, jak głównie w pozorom to więcej jeździłem za granicą. No nie powiem, bo tam przedmieście jakieś Londynu, no tam coś tam co nieco się dało zobaczyć. Małe miasteczka w Niemczech, w Belgii, tak. Ale no jakoś tam do centrum się nigdy nie wbijałem. Wiesz co, ja też nie mogłem zostawiać samochodu tak, żeby gdzieś tam sobie jechać i samochód zostawiać. Także ogólnie wbrew pozorom jakiejś tam mocnej turystyki nie uskuteczniałem. Dużo chodziłem, dużo tam jakoś chodziłem, ale wszystko w obrębie, wiesz co. Także ja nie mogę powiedzieć, żebym gdzieś tam jakieś centra widział czy coś. Także tak to wyglądało bardziej. A miałeś kiedyś taką creepy sytuację, że ktoś ci na przykład chciał obrobić samochód albo coś w tym stylu? Znaczy wiesz co, w Anglii była taka akcja, że no ja to tak wyczułem, że tam ogólnie czaili się na paliwo, no nie? I to w sumie w dwóch miejscach. Tak, i ogólnie trzeba było odjechać. Bo robili to tak nieudolnie, że ogólnie szło to wyczuć od razu, nie? Czyli ale ten... mocna intensywność była. No, rzucająca się w oczy, powiedzmy. Czekaj, bo już to chyba 70 raz widzę, to w końcu przeczytam. Czym się różni Neiman od wódki? Niczym, i to dobrze klepie. Tutaj teraz te świerszcze powinny zabrzmieć. Nie słyszę, ja pierwszy raz teraz widzę żart. Ale ja już go widziałem wcześniej, no. Nie, to już się parę dziesiąt razy pojawiło. Ja z kolei widzę, już któryś właśnie mi mignęło, S-Line Creepy pyta o Poznań, Pyrkon, jak się odbędzie. My ogólnie mieliśmy zaproszenie na Pyrkon raz. No raz, bo raz zostaliśmy zaproszeni i żeśmy raz odmówili. Ze względu, no tam nie do końca te jakby... No, warunki. A kiedy to gdzieś... było? W którym to było roku? Dwa lata temu chyba. To już było dwa albo trzy. Tak. Albo nawet trzy. No.
No jakoś tak nam nie dogadaliśmy się, jeżeli chodzi o... Nie to, że tu my, wiecie, żeby zaraz ktoś nie pomyślał, że pewnie zachcieliśmy nie wiadomo jakiej kasy. My raczej nie robimy, nie robiliśmy na tych konwentach, bo teraz nie robimy, bo nie ma, bo pozamykane. Za jakieś tam wynagrodzenia my raczej jeździliśmy tam zawsze dla fanu, na zasadzie gdzieś tam zwrot kosztów, nie? Dojazdu i jakiś tam chociaż... Tak, to głównie się... nam służyło po to, żebyśmy się razem spotkali, bo tak, my też mieszkamy w dużych częściach Polski, więc dla nas to też jest... event taki, żeby się zobaczyć po prostu, pogadać. No dokładnie, no między nami, między sobą i z wami widzami przede wszystkim, bo jednak jak wiemy po Wrocławiu czy po Koninie naprawdę mnóstwo osób przyjeżdżało znających kanał i gdzieś tam, żeby właśnie się z nami spotkać, więc jest to bardzo fajne, więc my nie robiliśmy na zasadzie, że dobra, zapłać to nam 10 tysięcy i my przyjedziemy. Nie, to było raczej tak, na zasadzie nie. Słuchajcie, no ten jest stąd, ten jest stąd, ten jest stąd, zjeżdżamy się z różnych miejsc, więc no po prostu jakieś tam pokrycie, prawda, no tamtego kosztu przejazdu i no i ewentualnie, żebyśmy mieli się gdzie przekimać, nie musi być to hotel pięciogwiazdkowy, bo my żeśmy spali wszyscy w pięciu, nie w jednym pokoju, bo nawet żeśmy tak chcieli, bo my nie chcieliśmy żadnych oddzielnych. Tak, to jeszcze w takim malutkim pokoju, pamiętam, na którymś będzie. I w Koninie pamiętam zawsze, jak żeśmy dostali drugi raz ten pokój, ten właśnie ten z piętrowymi łóżkami, to chcieliśmy go jeszcze raz później w kolejnym i dostaliśmy. Więc tak, nie chodzi o to, że tam jakieś gwiazdy pewnie tam, o Jezu, nie wiadomo co chcieli, to ich nie wzięli. Nie, właśnie tam po prostu było na zasadzie, że przyjedźcie, zapłaćcie jeszcze wejściówki za wstęp, nic wam nie zwrócimy, jeszcze wy zapłaćcie i poprowadźcie nam. Więc tak to wtedy było i dlatego, żeśmy się tam na to no, w sumie nie zgodzili, no bo nie chcieliśmy jeszcze dokładać w ogóle do całego interesu. Więc taka to była nasza przygoda. Tutaj Maja pisze, że Wrocław jest blisko. No my się pojawiamy na Dniach Fantastyki regularnie. Teraz się niestety nie odbyły, ale myślę, że jak wrócą, to i my wrócimy. Tak, tak, tak. To... O ile nas tam jeszcze będą chcieli, no myślę, że będą chcieli, bo frekwencję robiliśmy naprawdę dobrą na tych salach. No, ja byłem, jak z pierwszym razem byłem z chłopakami, to ja po prostu byłem przerażony tym, że wchodzę na salę, sala jest pełna. Mi się rozkręcaliśmy. To po prostu w głowie nie mieściło. No, pierwsze zawsze to i dla mnie był takie, wiecie, ten pierwszy konwent, pierwszy panel, który zawsze prowadzimy i nagle gdzie jest full, gdzie są dostawione miejsca, dla niektórych już nawet wypraszają, bo już się nie zmieści, bo tam zasady, przepisy, ile może być i tak dalej. Ale już później, gdzieś tam w trakcie, jak już tam maszyna ruszy, to wszyscy nabierają jakiegoś flow i leci. Nawet Gabriel się rozkręca. Na drugi dzień to Gabriel jest w najlepszej formie. Tak, zwłaszcza w Koninie. Tak. Konwenty poranne, na drugi dzień Gabriela specjalność. Zgadza się. No. Gwóźdź programu. Czasami nawet coś powie. No. Czasami nie ma to jak 40 minut produktywnej ciszy. I ta trawa tak głośno rośnie. Nie, to jest naprawdę... Nie, no to jest budowanie napięcia, no to słuchajcie, no to ja się dziwię, że wy nie rozkminiliście tego wcześniej, no to... Nie no muszę, to był ten Konin, pamiętam. O Jezu, nie. No ja też pamiętam. Ja też pamiętam. To dobrą macie pamięć. Ten panel prowadziliśmy chyba o pisaniu, czy już nie pamiętam o czym. I o tam się produkuje, o tej fabule, o tym jak tam tworzyć te historie, o narracji, o tym świecie przedstawionym, o tamtym. No gadam z 15-20 minut i tak mówię, dobra, ten się nie odzywa. I mówię, a ty Gabrielu, jak uważasz? Taka cisza i Gabriel, tak. Nie, to nie było opisanie, bo opisanie zazwyczaj tam coś tam powie o jakichś ciężkich historiach, takich tylko tobie znanych. No. Ale co ty chcesz, jak my o 10 mieliśmy panel, a Gabriel o 9 postanowił, że idzie spać? Nie no, bo po prostu wy żeście za długo siedzieli, no taka była prawda. To ja tak sam sobie tego nie wymyśliłem. To był akurat mój spać. Pomysł, ja się pukam w pierś, to był mój pomysł, żeby siedzieć całą noc i gadać. No słuchaj, ja kładę się spać, tam przed 3 chyba jakoś było, wbijam do łóżka, otwieram oczy, budzik dzwoni, wstajemy, panel o 10, ja otwieram oczy, za 9:05, a ci siedzą i gadają sobie. I ja mówię, już wstaliście, a Maciek nie, jeszcze myśmy się w ogóle nie położyli nawet. Ja mówię, dobra, zbieramy się, a Gabriel się kładzie. Ale mówiłem, że się jeszcze będziemy z tego śmiali.
A Gabriel się położył, bo się zaopatrzenie skończyło. Tylko i wyłącznie dlatego. Lepsi się skończyło. Tak. Nie, naprawdę, słuchajcie, dlatego my bardzo lubimy jeździć na takie konwenty, bo to jest właśnie ten moment, gdzie my możemy się spotkać na żywo po takim czasie. No my znamy się wszyscy już tyle czasu, tyle lat, a znamy się głównie wirtualnie i widujemy się naprawdę tylko na konwentach. Więc to są właśnie te momenty, kiedy my możemy się spotkać i w większym gronie gdzieś tam ze sobą, wiadomo, no, pogadać i tak dalej. Bo pierwszy konwent we Wrocławiu to my w ogóle żeśmy polecieli na wariackich papierach. Bo my żeśmy tam polecieli w sobotę rano, żeśmy wyjechali, dojechaliśmy w sobotę na wieczór do Wrocławia, tam żeśmy prowadzili do nocy panele, w niedzielę jeszcze też i w niedzielę od razu powrót. I później żeśmy stwierdzili, że... Ale ty mówisz o tym pierwszym Wrocławiu, to tam była... Pierwszy Wrocław. Premiera, tak? Pierwszy Wrocław, ten pierwszy, tak, na którym mnie nie było. To był ten pierwszy, gdzie nam po drodze, na środku autostrady prawie zabrakło paliwa, gdzie żeśmy skręcali, jeździli po wiochach szukać stacji, bo już jechaliśmy na rezerwie. To był ten pierwszy wyjazd. I później stwierdziliśmy, że to bez sensu na takich wariackich papierach gnać, więc na późniejszych konwentach jechaliśmy sobie w czwartek. W czwartek tylko sobie żeśmy się kwaterowali. Później była noc, później był piątek, jakieś panele, noc, sobota, panele, noc i dopiero w niedzielę powrót. Także o wiele więcej czasu, żeby się spotkać z różnymi osobami. Z Kubą Azergotilem przecież żeśmy zawsze, jak jesteśmy we Wrocławiu, to gdzieś tam się umawiamy na jakieś tam herbatkę, szybką piwko jedno, więc to jest taki moment, żeby faktycznie gdzieś tam spotkać się nie tylko z widzami, którzy przyjeżdżają, ale z różnymi ludźmi, którzy gdzieś tam w okolicy są i no jest to fajna sprawa. No, bardzo chętnie bym wrócił teraz sobie na taki konwent, gdyby tylko się jakiś pojawił. No i też bym już pojechał gdzieś na jakiś konwent, bo to naprawdę jest fajna sprawa. Interakcja z ludźmi. Nie, Julia chyba tam się pozwala, zobaczyć, nie? Tak. Julia, bo faktycznie jest dużo widzów, gdzie przyjeżdżają na konwenty ci widzowie, albo też najpierw wchodzą z nami w jakiś kontakt i później przyjeżdżają, ale dużo osób gdzieś tam później utrzymujemy jakieś relacje między widzami. No właśnie Julia, która była właśnie słuchaczką i we Wrocławiu żeśmy się poznali. No cała masa ludzi, no tak poznaliśmy też wielu moderatorów u nas, którzy później moderowali fanpage'e, więc to jest coś fajnego, bo możemy się spotkać, poznać i no my też jesteśmy przecież normalni, fajni, pozytywnie, taką mam przynajmniej nadzieję, nastawieni. Normalnie to ja bym nie zapędzał się. Nie, no chodzi mi o to, że wiesz, że nie mamy tu jakiegoś tam, no wiesz, że tam ojej, och, ach, nie będziemy... A nie, gdzie tam, przestań. Nie, no dlatego mówię, no jesteśmy pod tym względem normalni ludzie i bardzo chętnie chcemy właśnie się z wami spotykać i porozmawiać z wami w realu, w rzeczywistości się gdzieś tam. W ogóle pierwsze spotkanie, jakie było, to nie wiem, czy to Gabriel chyba, to ja tylko byłem sam, bo to było w Warszawie. To kanał był jeszcze bardzo malutki, to było takie spontaniczne gdzieś tam spotkanie dawno, dawno temu i było kilka osób na tym spotkaniu. Ale gdzie, na samym początku? Na samym początku, jeszcze w ogóle przed konwentami. W Warszawie gdzieś tam się spotkaliśmy przy Złotych Tarasach, było spotkanie zorganizowane. Ciebie chyba nawet nie było wtedy jeszcze. No ja słuchaj, jakby to było w Warszawie przy Złotych Tarasach, ja bym wtedy był, to na pewno bym przyjechał, bo to jest dosłownie tam kawałeczek to od miejsca, gdzie ja mieszkałem. Także to no coś musiało być ten. Coś... A później były plany, żeby porobić zloty, ale to zawsze był ten problem, że ludzie niezbyt chcą się przemieszczać na tej zasadzie, że ustaliliśmy, że zrobimy jakieś takie spotkanie w Warszawie. No i zgłosiło nam się kilka osób z Warszawy i masa osób z Wrocławia, które mówią przyjedźcie do Wrocławia, masa osób z Gdańska, z Gdyni, ze Szczecina, które mówią przyjedźcie tu, jeszcze inni stamtąd i tak na dobrą sprawę to my powinniśmy zrobić jakąś trasę objazdową. Tak, Mystery TV Tour. A bardziej byśmy woleli się spotkać z wami w jednym jakimś miejscu, razem w większym gronie i dlatego po to wpadliśmy na pomysł uczestniczenia w tych konwentach, bo to były te dwa miejsca. Konin, konwent Kokon w Koninie i Dni Fantastyki we Wrocławiu. To były te dwa miejsca stałe, gdzie można było się z nami spotkać. I fajnie to, że tak powiem, zażarło, bo faktycznie w te dwa miejsca przyjeżdżali wtedy ludzie, którzy naprawdę chcieli i
nie było to tam dla nich przeszkodą, że musieli gdzieś tam przyjechać. Także masa, no masa. I było mnóstwo ludzi, którzy kojarzyli kanał, którzy przyjechali też dla nas między innymi. No właśnie, zaglądam na czat, co tutaj się dzieje, bo widzę jakieś... Czat żyje swoim życiem. No właśnie, widzę jakaś pozycja embrionalna. Pozycja embrionalna, zawsze chowam, tak zrobię. Co tu się dzieje? Czemu tutaj Bożena... Bożena Sochacka się tutaj pytał, chciała autograf. Wiesz co, myślę, że może gdzieś na jakimś konwencie, raczej ciężko. Powiedz mi, że z jakiego miasta jeszcze jesteś, to może coś to by ułatwiło. Do mnie jakiś czas temu napisał pan z Londynu, który właśnie poprosił o adres i wysłał kopertę, wysłał taką fajną w ogóle pocztówkę, wydrukował sam na takim papierze jak do zdjęć, błyszczącą Mystery TV, wydrukował jakieś nasze zdjęcia z internetu i właśnie wysłał do mnie z prośbą o podpis i tam był już znaczek zwrotny, że w ogóle ja nic nie musiałem zrobić, tylko po prostu wrzucić to do skrzynki i poszło, więc no tam jak ktoś ma chęć, no to wiadomo, aczkolwiek mnie to za zawsze dziwnie stresuje takie coś. Bo tak, to... podaj adres publicznie. To mądre. Nie, no nie. No, chyba, że masz skrytkę pocztową. Paulina pyta, czy dużo pijemy wody ognistej. Ja tak naprawdę już prawie wcale właściwie nie piję wody ognistej. Od długiego czasu. Już parę lat będzie. Ja w zasadzie też odstawiłem wszelkiego typu używko, fajerwerki. Że tak powiem. Jak byłem młody, to szalałem, teraz już jestem stary. No. A teraz ty, bo jeszcze nie powiedziałeś. A o co? Woda ognista. Jeżeli chodzi o to, to ja w ogóle na przykład wody ognistej to kompletnie nie mój klimat. Swego czasu jakieś tam whisky, prawda, czy tam piwko, ale to... Naprawdę sporadycznie. To nie ma tak, że to ostatnio dostałem nalewki, ostatnio, rok temu od rodziców nalewki i się mnie ostatnio pytali, czy robić kolejne. Ja mówię, ja jeszcze tamtych nie wypiłem, a to były raptem dwie butelki, więc taki ze mnie. Chcę ci było przyznać przed rodzicami, że już opalone. że tylko wyszli za drzwi i już je obejrzałem. No. Tak. Dokładnie tak było. O, Bożena Sochacka, widzisz, że szkoda, że nie zgadaliśmy się w zeszłym roku, bo ja akurat koło Londynu często bywałem i to akurat by nie było problemu i też pauzę tam kręciłem, zobaczymy, wiesz co, może zobaczymy jak to będzie, bo zobaczymy jak ja będę jeździł w nowej firmie, jak to będzie wyglądało, może coś da się zrobić w tym temacie. Może jakaś przeklęta trasa 2? No, byle nie przeklęta. Jakie są wasze zarobki? Wystarczające. O, to jest bardzo dobra odpowiedź, tak. Liche. Robimy trzutę na zarobki dla Gabriela. No. Bardzo dobra inicjatywa, bardzo dobra. Macieju, z czego bierzesz natchnienie do pisania pasty? Kurczę, to jest ciężkie pytanie, bo albo mam pomysł, albo nie mam. Nie wiem, po prostu przychodzi mi do głowy coś, że napiszę. Piszę, patrzę, czy to jest w moim mniemaniu dobre, czy nie. Jak jest dobre, to wysyłam do Rutka. Jak jest kiepskie, to wysyłam do Rutka. Ale ciężko tak samemu ocenić, bo czasami ci pyknie coś, co w ogóle ci się wydaje, że... A, to prawda. Miałem parę razy taki mindfuck, że jak to się ludziom mogło spodobać, albo w drugą stronę, że dlaczego ludzie... Dlaczego to nie siadło? Tak, czasami się wydaje, że masz tam historii, jakiś niesamowity przekaz, a ten przekaz... No dokończ, Gabriel, dokończ. Czasami się wydaje, że masz jakiś niesamowity przekaz, ten przekaz jest fajny, ale jak się okazuje, tylko dla ciebie, no. Tak, dokładnie. No. Ale z Maćkiem właśnie to tak, Maciek często ma tak, że właśnie twierdzi, że historia jest słaba, później okazuje się, że jest wow. Jak twierdzi, że jest wow, to czasami wtedy właśnie jest, że jest odwrotnie. A w trzech próbach było w ogóle gdzieś tam, o Jezu, co to, a później głosowanie, na topie, więc... Nie, to trzech prób to już w ogóle nie rozumiem, bo ta pasta chyba była najbardziej zjechaną pastą przez widzów, moją pastą, najbardziej
taki negatywny, czułem negatywny odzew do tej pasty. Przyszło do głosowania drugie miejsce. No, nie wiem, naprawdę nie wiem dlaczego. Jestem bardzo ciekaw tego wyzwania, bo to co napisałem, to uważam, że to jest dno i wodorosty, także zobaczę, co wy na to powiecie. Ale wcale i tak najważniejsze to się dobrze bawić przy pisaniu, więc no jasne, oczywiście, że zgadza się. Mocno, no tak jak tam, nie wiem, chyba Eko mówił, że to się pisze dla ludzi. No ogólnie rzecz biorąc, ja osobiście jak coś mi się historia w głowie układa i mam jakiś pomysł, albo sobie słucham jakiejś muzyczki i coś mi wskakuje do głowy, no to w sumie to uważam, że jest najlepszy taki moment, no nie? Taki kurde odlot na trzeźwo, no nie? I to najbardziej sobie cenię, no a no wiadomo, że fajnie, że się komuś to podoba, że dostarczam jakieś tam rozrywki, przyjemności, no ale jak się coś pisze i wiadomo, że to sprawia radość, przyjemność, że to widzi oczyma wyobraźni, no to chyba jest najlepsza faza, jaka tylko może być, no. Tulik Białkow, mam już chyba drugi czy trzeci, prośba. Dobrze. Na specjalny sposób wygląda. A dobra, poczekaj. Na specjalne życzenie, taki krótki przerywnik, proszę bardzo. Zapraszamy do kasy numer 3. Dziękuję. Spełniłem prośbę. Tak, jeszcze jest asystent proszony do kasy samoobsługowej. Ale to w Rosmanie. Dobrze. Tutaj jest pytanie, w jaki sposób wygląda wybór autorów do creepy wyzwania? To raczej nie jest kwestia wyboru, tylko po prostu autorzy, którzy się no, najczęściej pojawiają na Mystery TV. Tak, i to w pewnym sensie kanał ma zaufanie do tych ludzi, tak? Bo wie, czego się mniej więcej można po nich spodziewać i w ten sposób to działa. Ogólnie też rozważałem ostatnio, czy nie zrobić takiej właśnie wersji creepy wyzwania właśnie dla chętnych, bo w tej chwili, bo bardzo dużo ludzi właśnie pisze do nas, że chce wziąć udział w tym creepy wyzwaniu u nas, natomiast do tej pory właśnie jest to właśnie skierowane do autorów, którzy gdzieś już dali się naszym widzom poznać, tak? Czyli no do tej pory była to w ogóle nasza wewnętrzna zabawa, taka dla naszej tu grupki dla piszących. Czterech osób. Tak, tak, żeby się zmobilizować do pisania. Później postanowiliśmy to rozszerzyć, no teraz w ogóle jest to już rozszerzone do takiej skali, gdzie chyba pierwszy raz jest to w ogóle coś, no, że tak powiem, to creepy wyzwanie pierwszy raz jest w takiej formie, ale są też autorzy, którzy nie są nieznani widzom Mystery TV, tak? Czyli no jest Stefan Król, który napisał Pandemię, jest Kacper Badiura, który jest znany z kilku historii Wilczy Pasterz na kanale, czy Wypadek. Jest Mateusz Górski, który chociażby Pawilon numer 2 napisał. No jest Karolina z kanału Straszne Historie na Faktach. Jest Dorota Łomicka, która pierwsze konkursy na creepypasty u nas wygrywała i pisała historie. Więc też już kilka past ma na kanale, które były na początku, więc też nie jest to autorka, która no, jest, że tak powiem, nieznana. Wzięta znikąd. Więc to są wszystko autorzy, którzy gdzieś już u nas w jakiś sposób zadebiutowali i dlatego to jest na razie gdzieś tam było takim wyznacznikiem do udziału w tej zabawie. No, wybieraliśmy autorów, którzy pisali, którzy publikowali i których historie gdzieś tam ludziom zapadły w pamięć i gdzieś tam wiadomo, no były. A wiesz, a mi się teraz zatrzymał live. Ciebie strasznie cięło i przestał live działać, ale chyba już jest okej. Jesteśmy już znowu? Jesteśmy w Mediolanie? O, jest. No. Jest, ruszyła maszyna. No to tyle. Ale kompletnie cię nie było słychać, więc możesz powtórzyć. Mówię, że nie rozważam. Tak, nie będę mówił, że nie będzie takiej wersji creepy wyzwania dla autorów chętnych, po prostu, którzy będą chcieli wziąć udział, zgłoszą się i po prostu będzie właśnie taka wersja dla autorów, no. Chętnych. Oczywiście też jakaś tam weryfikacja będzie, więc no. Już któryś raz widzę pytanie, czy piszemy pasty na podstawie swoich snów. No właśnie też. Mi się jeszcze nie zdarzyło, ale mam w planie, bo mam jeden taki sen, który pamiętam dość dobrze, mimo upływu czasu, bo to mi się parę lat temu śnił, ale wywarł na mnie takie wrażenie, że do teraz to pamiętam. Ale jak to z planami bywa, mogę tego w końcu nie napisać równie dobrze, więc nie mówię nie, ale jest pomysł, w razie czego. Znaczy pomysł, materiał jest.
Znaczy osobiście nie. Jak to raczej mam takie sny, których no raczej... nie dałoby się tego w pastę przekształcić. Znaczy nie, to na inną stronę. Ogólnie jak jest creepypasta, jak jest troll pasta, no to może być i... Też pasta. Dream pasta. Ale zauważcie, że sny są takie, że zawsze się coś dzieje po prostu z bomby, nagle. Nie ma tak, że jest początek, skądś tam, tylko że nagle jesteś postawiony w danej sytuacji. No to jest fajne, ale jako tak? Sen. Nie? Jak u Hitchcocka. Tak, z dużego C, początek. No, ale ja osobiście nie, jakoś tak nie... No może nie miałem jeszcze takiego strasznego snu, żeby aż było to dla mnie inspiracją do napisania czegokolwiek. No. Lubię sny, kocham sny i mam sny, ale nie opisuję ich. Gabriel jest fanem snów. Tak, jestem fanem, no. Nawet hashtag. Mamy łapacz snów na oknie. Hashtag Team Sny. Indiański, zrobiony przez Felicę własnoręcznie. O proszę, pokaż go. Chociaż nie, może lepiej nic nie ruszaj. Co? Bo jest dobrze. Ale nie, znaczy nie, no ale to mogę go zdjąć. O, to weź, pokaż go, bo to jest ciekawe. Ja lubię takie bibeloty. A ty, Kuba, jakie masz sny? Mnie to się czasami takie pierdoły śnią, że to w ogóle rano się zastanawiam w ogóle, skąd to się bierze, nie? O, patrz, jakiego ma. A mega jest. Ale jaki wielki, ty, Gabi. Ja to do tej pory, jakie widziałem, to takie małe raczej były, a ty to masz kawał bydlaka tam schowanego. No i takie są sny. No. To najważniejsze, żeby był własnoręcznej roboty, wiesz. No, to sam nad nim dłubałeś, tak? Nie, siostrzenica. A. Na urodziny mi zrobiła taki prezent. No to tak, mega, z tego co kojarzę, to twoja siostrzenica młodą osobą jest. No młodą. Pozdrawiam Lenkę, ale ona o tej godzinie to już śpi. Czad zastanawia się, o czym my rozmawiamy, bo mówią, że dziwnie się tego słucha bez obrazu. O łapaczu snów. Gabriel nam pokazał swój łapacz snów. O łapaczu snów. No różnie ludzie na to mówią, no. Czy jestem zadowolony z łapacza snów? Oczywiście. Miewam fantastyczne sny. Dużo ich łapię? Zadowalającą ilość. Powiedz, czy nie sprawdza się w ekstremalnych sytuacjach? W mocnej intensywności. Nie w nadmiarze, żeby się głowa nie przegrzała. Okej. No nic, dobrze. Drodzy Państwo, jest godzina 23.05. Myślę, że powoli tym optymistycznym akcentem będziemy zbliżać się do końca naszej transmisji, żeby nie zostawić was... Mówisz, że do końca, a tutaj Tomasz nas wita. O. Tomasz, witam. No. Witam. Żeby nie... Bo widzę, że sytuacja jest podobna do tej, jaką mieliśmy ostatnio. Jak powiedziałem, tak, że kończymy... Tak, ludzie przychodzą. To ludzie przychodzą, tak. Bo przed chwilą widzę, że już praktycznie 20 osób, że tak powiem, doszło, odkąd powiedziałem, że kończymy. Może to z radości. W każdym razie myślę, że jeszcze... Gabryś, masz zadanie. Zdjęcie łapacza snów na grupę musisz wrzucić. Zobaczymy, co da się zrobić. Weź go tam jakoś przygotuj najpierw. Uczesz. Jak on jest idealnym stanie. Ogarnij go jakoś, nie wiem. Dobrze, słuchajcie. Chcę mieć podgląd nie na to, co ja ci pokazywałem. Proszę Państwa, robimy tak. Odpalamy jedną historię zatytułowaną Gabinet Figur Woskowych. To nie jest ta, Gabriel, o której myślisz. Paweł, a ja mam już przygotowany. Paweł pyta nas o porady dla początkujących paściarzy.
Za chwilę możemy ewentualnie jeszcze przejść, powiedzieć, co my gdzieś tam uważamy, bo nie uważamy się za jakichś specjalistów w tej dziedzinie, ale teraz prośba też tu do Maćka, do Gabriela. Wyciszamy się na 4 minutki i oddajemy się w objęcia historii. Gabinet figur woskowych i słyszymy się za chwilę. To czekam na znak sygnał. Kiedyś, jakieś 50 lat temu, żył pewien chłopiec. Nikt dziś nie zna jego imienia, ale my nazywajmy go Tommy. Żył w małym, cichym miasteczku, gdzie wszystko było normalne i nie istniała żadna rzecz, którą możemy nazwać patologią. Pewnego dnia przyjezdny cyrk przybył do miasteczka. Miał on wszystko to, co ma każdy inny cyrk. Akrobatów, treserów zwierząt, klaunów. Jednak cyrk ten miał też miniaturowy gabinet figur woskowych. Wszyscy zawsze dobrze komplementowali figury, które znajdowały się w tym muzeum. Zgodnie komentowali ich podobieństwo do żywych ludzi. Dyrektor cyrku zawsze dziękował wszystkim zachwyconym jego posągami, chwaląc talent człowieka, który je wykonał. Tommy był zafascynowany figurami. Zostawał w gabinecie aż do jego zamknięcia, rozprawiając z dyrektorem cyrku. Był tak zainteresowany wykonaniem tych woskowych posągów, że pewnego razu został zaproszony do cyrku po zmroku, by poznać artystę, który wykonał te wspaniałe rzeźby. Tej nocy, kiedy Tommy powrócił do cyrku, plac był całkowicie opustoszały. Zniknęło wesołe miasteczko, zwierzęta. Na całym placu panowała pustka. Tommy jednak tak bardzo pragnął poznać artystę, że nie przeszkadzało mu to i niezrażony udał się do gabinetu woskowych figur. Gdy wszedł do środka, wszędzie paliło się światło. Jednak w całym gabinecie nie było ani żywej duszy. Tommy jednak zaczął powoli chodzić po pomieszczeniu, ponownie podziwiając każdą z figur. Drzwi zatrzasnęły się za nim i usłyszał dźwięk przekręcanego w zamku klucza. Chłopiec dobiegł do drzwi. Potrząsnął nimi, aż prawie całkowicie wypadły z zawiasów. Przestał, a kątem oka zobaczył ruch w głębi gabinetu. Pomyślał, że to na pewno tylko jego wyobraźnia. Nagle poczuł, że coś złapało go z tyłu, a przed oczami miał już tylko ciemność. Następnego dnia jeden z przyjaciół Tommy'ego przybył do cyrku w poszukiwaniu chłopca, ale spostrzegł, że cyrk właśnie zbiera się do odjazdu. Zdążył jednak wstąpić do gabinetu figur woskowych, by spytać o swojego przyjaciela. Gdy jednak wszedł do środka, zdążył zrobić kilka kroków, a następnie zatrzymał się. Na wystawie znajdowała się nowa figura. Młodego chłopca, mniej więcej 9-letniego. Przyjaciel Tommy'ego zbliżył się do figury, patrząc na przerażająco wykrzywioną twarz. Posąg wyglądał dokładnie tak jak Tommy. Gdy wyciągnął dłoń i dotknął jego twarzy, poczuł jedynie gładki i chłodny wosk. Scenariusz Entry 666. No. Halo, halo, panowie. Halo, halo. Gabriel, nie śpi. Otrzyj ślinę. Gabryś klikał, co? Jestem. On
tam. Słuchajcie, a propos klikania, no bo tu już Maciek jęczy, że znowu zapominam. Zachęcamy was do tego, też rychło w czas, żebyście odwiedzili nas i dołączyli do nas na naszych przeróżnych profilach społecznościowych. Przede wszystkim na naszej grupie na Facebooku, gdzie tam odbywają się zawsze pomysły i głosowanie na Creepy Wyzwanie. Czyli tam dajecie pomysły, tam głosujemy na historię. Wszystko dzieje się na grupie. Nie na fanpage'u, nie na YouTubie, tylko na grupie. Więc dołączajcie. Link oczywiście jest w opisie. Zapraszamy was też na nasze Instagramy. Maciek tutaj mówi, że zaczyna już regularnie prowadzić swojego Instagrama. Jakieś tam daily vlogi, porady i tak dalej. Więc tak, obserwujcie. Blogerką modową. Obserwujcie koniecznie. Maciej Papież. Do mnie też można tam zajrzeć. No czasami tam wrzucam jakieś tam zakulisowe fotki. Więc macie to też na obrazie od razu. Maciej Papież, Jakub Rutka. No i oczywiście taki nasz profil stricte kanałowy Mystery TV Fanpage. Jeszcze musimy założyć Gabrielowi Instagrama. Gabriel ma TikToka. Tak, także... Nie, ja się trzymam z dala od tego typu historii. Nie mam jakoś zapotrzebowania na tego typu content, rozrywkę. Nie, no mi wystarczy to, co ja, że tam mam... Te subskrypcje, które tam masz, tak. Tam, nie wiem, męczące i... Znaczy, wiesz co, nie, jakoś tak nie mam na to za bardzo czasu, wiesz co, no jak miałbym jeszcze ogarniać jakieś, no nie. Aczkolwiek zdjęcia lubię robić. Ostatnio nawet uderzyłem w plener, bo była mgła idealna i zrobiłem parę fajnych fotek, ale to nie na tyle, żeby mieć aż Instagrama. No to okay. Nie moje klimaty. Tutaj padła fajna propozycja, że skończymy live'a, jak będzie 300 osób, więc 8 osób szybciutko do domu. A u mnie 14, a coraz 10, więcej jest. 15. Tak? A to ja widzę, że jest 308, to mam jakieś koślawe dane. Wiesz co, ale to raczej mi się wydaje, że to było coś takiego, skończycie live'a przy 300 osobach, no weźcie, nie kończcie. Aha. Myślałem, że robimy takie wyzwanie, że będzie 300 i kończymy. Teraz wraca. Chyba Aero, jesteśmy. Stosujesz niedozwolone techniki. No. Tak, Słychać? Czy nas słychać, czy nas nie widać? Gabriel to teraz głową kamerę zasłonił na przykład. No ale to i tak mnie nikt nie widzi poza wami. No. Ale możemy opisać. Siedzi Gabriel w ciemnym pokoju, ma na sobie biały t-shirt. Tak. I uśmiecha się dziwnie do nas. No bo ja zacząłem czytać właśnie... Jestem z biegu niepodległości. Właśnie komentarze i się tu wczułem, a aż właśnie poszło, bo... No, słychać. No to dobrze, bo... Kaśka pisze, ale nie kończcie w taki sposób. Gdzie byśmy tam bez pożegnania skończyli? Nie, to nie tak, my. Tak się nie my jesteśmy dobre chłopaki. Nie w naszym. Dobre mówimy. Amelka, dobranoc. Zasypiam, więc dobrej nocy dla was. Dobranoc dla jeszcze ciebie. Raz wszystkiego najlepszego. O, dzisiaj Gabriel będzie śpiewał muminki. Nie będzie śpiewania. A jakie będzie. Nie. Jakie muminki? Co ty, live'a nie oglądałeś na 90K? No nie. A czy wiesz co, przez chwilę byłem, ale wiesz co, ja nie miałem laptopa, miałem tylko telefon, to już nawet nie dawałem żadnego znaku, sygnału, bo ja z tą Motorola za bardzo słabo się na niej po prostu SMS-y piszę, wiesz, no na samo w poprzednim telefonie było to trochę lepiej, a tutaj było jakoś tak słabo i nawet nie mając laptopa nie ujawniałem się, no. Jak dobijecie do 550 lajków, to Gabriel zaśpiewa muminki, taki wam challenge tam YouTube'owy. 550 to za dużo. 1550. No, Gabriel, nie daj się prosić. Nie no, ale ja nie oglądałem muminków. Szczerze powiedziawszy, to akurat nie przepadałem za tą barką. Ty nie masz oglądać muminków. Ty masz zaśpiewać piosenkę z muminków. Nie, ale słuchajcie, no tak, deal był taki. Nie oglądałem muminków. Deal ja był taki, że muminki będą na 100 tysięcy. No to jeszcze trochę brakuje, no. O Boże, ta baluga, nie, szanuję ta balugę, Paulina, bardzo szanuję ta balugę. A Mariusz pisze... A nie, pamiętam tą piosenkę.
Mariusz pisze, że ma wrażenie, że jak mówię, to że jest to pasta. Ciekawe czemu. Nie wiem. Nie, on tak normalnie mówi. Nie, no nie będziemy dzisiaj śpiewać. Nie, tak na dobrą sprawę, no, słuchajcie, jest już naprawdę zbliżamy się do końca, no bo ile można siedzieć, no. Tak, a teraz będzie taki pudelkowy tytuł. Maciej Papież oszukał widzów, bo lajki lecą, a nie będzie śpiewania. Pan Maciek, nie. Zobowiązałeś się, to wiesz, słowo ale droższe... Ja powiedziałem, że Gabriel zaśpiewa. No ale dlaczego Gabriel? No Gabriel to wiesz, ze śpiewaniem to mizeria, no. Ale pamiętam tą piosenkę, przypomniałem sobie, wiesz, no to... No to jak ona leciała, bo nie kojarzę teraz. Czekaj. Czekaj, kurde. To muminki się cieszą. Życie muminki, coś. Dobra, uznajmy się za śpiewa. Muminki się cieszą życiem. Chciałbym sobie tak solidniej przypomnieć, no, bo akurat nie byłem fanem muminków. Czas zaliczamy. Wiedzieć, że byłem mocno rozczarowany, jak się w ogóle okazywało, że to muminki, chociaż one chyba wstały jakiś jeden dzień w tygodniu były. Każda bajka miała swój dzień w tygodniu, z tego co pamiętam. Każda? Znaczy, wydaje mi się, że tak. Pamiętam jedynie, że smerfy były w niedzielę. Znaczy za moich czasów, może tak, bo ty jednak trochę starszy jesteś. No, parę. Jak ja byłem targetem, to były... Akurat każda bajka swój dzień miała. Dlatego zawsze opuszczałem ten dzień z Lipim i Messim na przykład. No, przecież ja to nawet tego nie znam. A piątek z Pankracem pamiętasz? Nie. To nie. Nie moje pokolenie, niestety. Albo stety, no. Zależy jak na to patrzeć. A końcówka była dobra. Tutaj to, kurde, dobre było. A teraz kochane dzieci, no. To taki tekst klasyk, no. Ktoś coś z RTL-7, no oczywiście. Dragon Ball, to po prostu osiedla pustoszały, jak Dragon Ball leciał. A zaraz po Dragon Ballu był Zorro na TVP1 i to też zostawaliśmy wtedy w domu. A jeszcze kiedyś pamiętam Himena. Himen był, w czwartki był. Tak. Na potęgę posępnego czerepu. Była czarodziejka z Księżyca. No właśnie to chciałem powiedzieć. Czarodziejka z Księżyca, tak. Genialne umysły myślą podobnie. Pokemony, Beyblade. A Pokemony już później, Beyblade. Tak, to już późno, no. Już do liceum. To już nie, inne stulecie. Ale sąsiadów kojarzycie? Noż, proszę pana. No oczywiście. No dopiero, kurde, koty były. Sąsiedzi, a jeszcze Wilki Zając, ale tak ogólnie Wilki Zając, tak jak z perspektywy czasu patrzę, to ta bajka taka trochę, kurde, starsza, kurde, nupa gadina. Ale jest ponadczasowa, ale zdaję sobie sprawę, że tego wyszło tylko kilkanaście chyba odcinków, albo kilkadziesiąt. Tego wyszło bardzo mało. No, ale wiesz co, ja to ten, strasznie rzadko, kurde, opuszczali, ja to bardzo uwielbiałem oglądać jako dzieciak. No. Mi to kiedyś rodzice kupili na kasecie, trzy godziny Wilka i Zająca, to chyba większość tych odcinków była. Zając, pagadzi. I teraz no, pytanie dla czatu, czy pamiętacie, pamiętacie, co to są kasety VHS? No ja pamiętam, no chłop. Nie wy, to pytanie do czatu, gdzie bym chyba spytał, jak starsi ode mnie oba jesteście. No to jeszcze pamiętam, takie na VHS-ach były Hanna-Barbera, to było kilka takich bajek. Tak. Wielkiem oglądać. No, a wszystko Scooby-Doo mnie najbardziej interesowało. Zawsze kto tam na końcu się... No i poza tym ona taka trochę mroczna była i nie ukrywam, że z tego względu mi się podobała. No mi się Korolgola też pamiętam. Rumcajs to był kozak. Rumcajsa lubiłem oglądać. Kiedyś w bibliotece szkolnej dorwałem książeczkę Rumcajsa, to też przeczytałem. No Scooby-Doo był naj... No Scooby-Doo był kozak. Rudek cicho siedzi, chyba bajek nie ogląda. On na dobranoc był w ciemnym pokoju zamykany. Tak, ja nie wiem, o czym wy rozmawiacie. Tak sobie siedzę i takie... Skubidu, co?
Teraz nadrabiam z dziećmi. Nie, nie, no, ja wszystkie te bajki znam. Scooby-Doo, ja na VHS-ie dostawałem Toma i Jerry'ego. Teraz w ogóle na Netflixie wskoczył ten Tom i Jerry. To już ostatnio córce obiecałem, że przy weekendzie... Ale ten taki stary, porządny Tom i Jerry, czy to nowe, co zrobili? Nie wiem, czy nowe, bo nie widziałem. Tylko ona mi powiedziała właśnie, córa, że jest ten Tom i Jerry jakiś na Netflixie film. Taki pełnometrażowy, ale czy to jest nowy, czy stary? A film! No, więc nie, ale wiesz, no, ostatnio nadrabialiśmy Harry'ego Pottera z nią. O, proszę. Ale ja pięć to części, kolei, powiedziałem, pamiętam, że już na szóstą to jest jeszcze musi poczekać. Jak 4 lat podkładałeś głos pod Flintstonów pewnie. Tak. Flintstonowie to po prostu to moje najulubieńsza bajka z dzieciństwa. Flintstonowie, tak jak Miodowe Lata lubiłem, tak i Flintstonów. Flintstonowie i Maska. To były te bajki, na które gdzieś tam... Flintstonowie i Miodowe Lata to jest to samo, tylko jeden z kreskówką i dzieje się. No właśnie. Bardzo dawno temu. Tom i Jerry. Właśnie, kiedyś to ja były bajki, a nie... Ja bardzo lubiłem Szczenięce Lata Toma i Jerry'ego. To była super odskocznia, ta. Jeszcze Stróż Pędziwiat był dobry. Myk, myk. Z kojotem. A. No właśnie, i taki film był kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, Kosmiczny Mecz z Michaelem Jordanem. No tak, oczywiście. Pamiętam, no. Lola. A pamiętacie, kiedyś taka gazeta była OK, gdzie były kasety magnetofonowe z królikiem Bugsem i się uczyło angielskiego? OK, to nie pamiętam. Nie, to tego, nie znam tego. Twój weekend pamiętam. Tina i Naj. I to był... Brawo Sport. O, Brawo Sport, no. To była prawdziwa plakaty. Gazeta sportowa i te naklejki, plakaty, tak, newsów sportowych, tak. Całe guzik, a się płaciło za to tyle pieniędzy. Nie, to... Koziołek Matołek, też kozak. Baltazar Gąbka, no oczywiście. Rumcajs. Bartolini Bartłomiej, Herbu Zielony. Teraz faktycznie nie słuchałeś, bo o Rumcajsie rozmawialiśmy. No był Rumcajs. No wiem, widziałem na czacie, ktoś wspominał Rumcajsa. Baltazar Gąbka. O, jak oglądałeś Harry'ego Pottera, to czcisz szatana. No. Jak się do tego odniesiesz? Tak, tak jak Gabriel na konwencie, tak. To się nazywa koniczna odpowiedź. Było coś takiego. O, Brygada RR, Chip i Dale. A kto pamięta, słuchajcie, Pegasusa i tam były gry Flintstonowie, no, była Złota Piątka, cię. Big Nose, był Chip i Dale, dwie części na dwóch dyskietkach. No, to były Bonka. Czasy. No to kartridże chyba do Pegasusa. No tak, no to dyskietki. Do Amigi, nie? To zależy gdzie, wiesz, gdzie zawiało, tak? U nas mówili kartridże albo dyskietki, u ciebie mówili bagietki, no to... A to... się będzie kłócił, że to kartridże były, kartridże. No to po prostu chciałem uściślić, no. Tak. No. Po prostu chciałem uściślić, to jest istotne, dyskietki były 3,5 cala, 5,25. Z Pegasusem na dyskietki wyskakujesz, to... No u mnie tak po prostu, no było, no. Babcia mi kupowała, nie potrafiła powiedzieć kartridż, co mówiła, dyskietkę masz, no. Ty, że się pewnie nie rozumiesz, no, co to kartridż, a dyskietka. Nie spalaj to na babcie. Tak, Kapitan Tsubasa, tak, dokładnie tak jak napisałeś. Trójka Drombo też były kozacy, Mizdronia. A tak, faktycznie, ale to... Bardzo słabo kojarzę. Znaczy, wiesz co, ja to tak jakoś mocno nie oglądałem, bo ona zawsze się, na koniec oni zawsze ponosili porażkę i ona się do pasa obnażała i to był taki najkulminacyjny moment w tej bajki. Najzabawniejszy. O, Power Rangers, to w ogóle było. Mighty Morphin Power Rangers. Maciek, teraz powiedz nam wszystkim. Jeszcze... Oczywiście ta pierwsza była najlepsza, te ich stroje to były najlepsze w tej pierwszej. Tak. Powiedz, Maciek, wiemy, że różową, ale którym Rangersem chciałeś zawsze być? Zielony, bo miał flet. Czyli tego ci zawsze brakowało, dobrze. Gabriel, którym chciał być? A jeszcze Kapitan Planeta był. Gabriel, którym Rangersem chciałeś być? Rangersem? Ja tak ogólnie nie... Żółtą. Gabriel chciał być kidowcem. Nie, śmiejecie się, ale tak... Walcycki. Nie wiem z czego, bo tak nie oglądałem tych Rangersów. No, ja, że wiem,
sami, ale nie wnikają. No, chyba akurat to już trochę wyrosłem z tego, żeby tak na bieżąco oglądać już tego, takie historie. Jakoś nie kojarzę tego. Nie no, jak ja oglądałem Power Rangers, to ty już nastolatkiem byłeś, także nie w głowie ci byli Rangersi. No, jak on oglądał to Rangersów, to ty, Gabriel, Scooby-Doo żeś trachał. Tak. No. Scooby-Doo chyba wcześniej. Dobra, on panowie. Szukał zasady 34 z Belmą. Jest zasada taka, że kończymy punktualnie, czyli 23:26. Zostały 4 minuty do końca naszej transmisji i powoli będziemy... No. Tak, bo ten live się przerodził w pierdzielenie starych dziadów po prostu. No. Z czego najmłodszy ze starych dziadów ma lat 26? 7. O! 7, no dobrze. To faktycznie. Staruch. To milczymy, tak? Teraz ze 4 minuty. Jak to się nie mogli uciszyć? A jak mówi, że koniec, to... No bo zepsułeś dobrą zabawę. No witam, no. Tak. A najstarszy jest 70. Ile ty, Gabriel? Nie, no najstarszy to Gabriel ma. Ile ty tam masz? 52? Dodaj 4. Paulina, ja też Dragon Ball 40. Teraz. 40, no to ty młody jesteś jeszcze. Jak wyszła ta seria Super, to po prostu jarałem się jak małe dziecko. Chociaż ona nie była idealna, nawet nie była jakoś bardzo dobra. Ale to jest jedyna chińska bajka, jaką oglądam, jaką oglądałem. Chociaż nie, było jeszcze Król Szamanów przecież. Indiana Jones, no to wiesz, że oglądałem. Kurde, klasyk. Ogólnie to pamiętam, że nawet Batmana, to jeszcze Batman wtedy był na VHS-ie, ja mówię o tym pierwszym Batmanie. Ten z 50-tego? Najpierw ten, a czy nie, no ten już z tym, no. Aha, ten współczesny, okej. Okay. Co w Lśnieniu grał. Jack Nicholson. Z Jackiem Nicholsonem, tak. To wtedy Batmanem był ten... Tego to nie wiem, Michael, ale wiesz, Michael Keaton. No, to pierw zanim obejrzałem tego Batmana, pamiętam, że książkę przeczytałem. I tak samo było z Robocopem, z jedynką. Ogólnie rzecz biorąc, tamten Joker mi się najbardziej podobał, no ale to może dlatego, że w pierwszej kolejności miałem styczność z taką postacią Jokera, tak wykreowaną. Chociaż ten ostatni też jest dobry, tylko że no to już jest zupełnie inny Joker niż ten sprzed kilkudziesięciu lat. No. Ale który ostatni? Ty mówisz o... No, o filmie Joker. Aha, dobra. Okej. Okay. Film Joker to był według mnie przerost formy nad treścią. Nie, ogólnie jest tak, ogólnie dobry był, mi się podobał. Znaczy, on był dobry, ale mam wrażenie, że oni na siłę chcieli, żeby był jeszcze lepszy. I to nie do końca zagrało. Znaczy ogólnie to, co tam chcieli oddać, moim zdaniem, no to taką frustrację, złość i ogólnie piękno chaosu, no to tam na swój sposób im się to udało. No. Tak, ale nie uważasz, że było to przerysowane? Ta linia nie była jakoś tak bardzo przekroczona, jak na przykład w lesie dziś nie zaśnie nikt, ale tak delikatnie przekroczyli te granice jednak. Nie zrównoważyli tego. Ale który film w dzisiejszych czasach nie jest taki przerysowany już? No, ja na przykład tak jak oglądałem ostatniego Predatora, a nie powiem, nie oszukuję, bo lubię Predatora, nie powiem szczerze, no ale to co zobaczyłem, to po prostu ja wyszedłem z tego kina, tragedia. Po prostu kapota. Czekaj, ostatni Predator, to co to było? Bo mi się te tytuły mieszają. O Jezu, skafander na koniec wynaleźli taki, że jak człowiek wejdzie z tego skafandra, ten skafander przywdzieje, no to już ma możliwości, taki trochę Iron Man. Okej. Po prostu jak to tak, zobaczyłem, to nie wiem. Faktycznie było coś takiego. Nie, więc ja pamiętam, byłem w kinie na tym filmie, to był jeden z ostatnich jakichś, nie, potem jeszcze byłem na paru filmach, ale no nie, to porażka, no. Ale wiesz co, no nie wydaje mi się, żeby to była kwestia reżysera, tam chyba bardziej wytyczne producentów, bo w dzisiejszych czasach tak bardziej jest wszystko nastawione na, w trochę inną stronę to idzie, no. A oni w ogóle chcą jeszcze ożywić to uniwersum, z tego co czytałem.
Znaczy, was ogólnie pierwszy predator, to jest kozak film, to w ogóle ponadczasowy film. Nie? Pierwszy predator to jest mistrzostwo. Dwójka to samo, no, w mieście, ale tam naprawdę to właśnie jeszcze wczoraj... Dwójka mi nie podeszła akurat. Nie, w mieście właśnie zajebiście to było pokazane. Bardziej mi się podobały, chociaż to też będzie niepopularne, dość Alien versus Predator. Pierwszy. Pierwszy może mniej, bo ze względu, że mi się tam nie podobał Predator, bo on był taki, wiesz co, na sterydach, taki przymasowany to już był, ale... Rozumiem. No ale z drugiej strony to był łowca Predatorów, więc on musiał być, kurwa, umieśniony. Znaczy, umówmy się. Nie, no to wiesz co, no to ale później już ten Predator jednak w tych ostatnich trochę już tam troszeczkę inaczej wygląda, już trochę odpuścili. Tak, to fakt akurat. On też tam chyba względem czasu, wiesz, to trochę sylwetki były inne, modne, no to i Predator trochę zmienił tą sylwetkę. No ale wiesz, to też jest tak, no pewnie oni tak mają jak ludzie, że jedni są bardziej umieśnieni, drudzy mniej, nie? No w sumie tak, chociaż, no czasy się zmieniają, chociaż, to i Predatory się dokładnie zmieniają. Dokładnie, chociaż Predatora grubasa sobie nie wyobrażam na przykład. Nie, oni się dużo ruszają, nie ma czasu się tkanka tu odkładać. Dokładnie. Kuba coś nam zamilkł. Bo ktoś kompletnie nie moje klimaty, Alieny, Predatory, totalnie nie moje kino, więc nie widziałem nic. Ta w piramidzie to był Alien versus Predator akurat. W piramidzie tak, bo dwójka Alien versus Predator to było w mieście. Tak, i też, tak, też mi się ogólnie to podobało, ta część. No Predator, no... Nie było. Ale ogólnie motyw walki Predatora z tym gościem z Jakuzy, no, moim zdaniem zajebiście oddany klimat. No to fakt akurat, tutaj się muszę zgodzić. No i tak samo w dwójce, jak walczy Predator, poluje sobie na tego King Willy, a na tego gościa z Jamajki. No też jak on zeskakuje z dachu, wiesz, najpierw spada kawałek papieru, takie ujęcie kamery właśnie na spadający papier i nagle ten Predator zeskakuje i ta woda. To są pojedyncze sceny, bo cały film nie robi takiego wow. Nie, no tak, ale jak klimatyczna scena, wiesz, ja to ogólnie na YouTubie lubię sobie poglądać właśnie same, no, nawet... No oczywiście, że klimatyczna, to fakt. Ale ogólnie rzecz biorąc, Predator 2 też mi się podoba. No wiadomo, że jedynka, no to jest jedynka, no jedynka jest... Nie, we mnie nie trafił kompletnie drugi Predator. No, mi się akurat... Ale spoko, ja należę do tych ludzi, co uważają, że Obcy decydujące starcie to był średni film. A wiesz co, ja Obcy, a do mnie właśnie jakoś ogólnie Obcy nie trafia. Jest to fajny film, ma kurde klimat, ale jakoś tak nie... Bo jeżeli chodzi o Obcego jedynkę, no to jest u mnie po prostu mistrzostwo, to tak się powinno kręcić filmy, według mnie, takie w o kosmosie. Po prostu ta ciasnota, ten... No, duszny klimat. Brak mi, tak, brak mi teraz słów, żeby to opisać dość późno. To naprawdę jest, no kosmos po prostu, no oddali ten klimat. Wydaje mi się, że lepiej nie mogli zrobić tego filmu. Pierwszy Obcy był prekursorem, tak samo jak Matrix był prekursorem dla gatunku. No, Matrix to w ogóle jest, moim zdaniem jeden z pierwszych filmów, w którym obraz, no... Można powiedzieć, że przeszył treść, no bo zazwyczaj książka jest lepsza niż film, no bo to z wielu aspektów, no tak było na pewno. Z wieloma filmami, no nie? A Matrix właśnie oddał idealnie klimat, zawierał wszystko, co potrzeba. No Matrix, ponadczasowy film. No to jest... Ten film musiał po prostu być, no... To jest naprawdę to jest jeden z najważniejszych filmów dla kinematografii według mnie. Jaki Matrix, taki pierwszy Obcy. No przełomowy to bez dwóch zdań. Ale wiesz co, w tamtym czasie jeszcze dwa wyszły filmy. Czekaj, Equilibrium. To był pierwszy film. Nie oglądałem. Equilibrium, tylko że to jest taki trochę mniej budżetowy. Ale on był właśnie przed Matrixem, Equilibrium. A jeszcze jeden, kurde, ale wiesz co? Tego drugiego nie pamiętam tytułu, ale też bardzo dobry. I ogólnie, żeby nie Matrix, Matrix mocno przyćmił te filmy, ale naprawdę... No też oddają klimat roboty i właśnie ta sama tematyka. Tak samo jak Łowca Androidów pierwszy, no to też jest po prostu sztos.
Dobra, może niech Kuba dojdzie do głosu, bo tam zaśnie. Albo myślę, się że on już śpi. Albo z tym telefonem w dłoni się tam za... Smakują podobnie jak paprykarz, tylko są bardziej delikatne w smaku i dziwnie się je, bo są zimne. Komentują klientki, które spróbowały lodów o smaku paprykarza szczecińskiego. Takich specjałów można było spróbować w jednej ze szczecińskich lodziarni w centrum miasta. A, czyli ty absolutnie nas nie słuchałeś. Okej, czyli jak zwykle. No. Lody o smaku paprykarza, no weź, kurde. To nie było ciebie. Spoko, Gabriel, o naszym gadaniu Gabriel z prawie 100 osób podeszło. Nie tego ludzie oczekują tutaj. Krótkiego zarysu kinematografii. Tak. Podcast filmowy. Ale filmowy, tak, ale jest... Klub dyskusyjny. Za 20.12, no to też się nie ma co dziwić, no to wiesz. No więc dlatego dziękujemy. Tym bardziej, że to nie jest piątek ani sobota. No właśnie. Tym optymistycznym akcentem. To jest poniedziałek. I ludzie jutro, niektórzy Gabriel idą do pracy. Ja akurat nie. No właśnie, o tym mowa. Ja idę w poszukiwaniu. No, w pośredniaku byłeś? Jak Halinka. Nie, bo tam nie ma nic ciekawego dla mnie. Nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. No, słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za dzisiejszą obecność, za to, że spędziliście z nami dzisiaj... Czekaj, jeszcze ci przerwę raz, bo ciekawa tendencja, tylko się odezwałeś 20 osób więcej. Nie, to tak, taki zbieg okoliczności. Gdyby nagle teraz nam do 300 wskoczyło, to bym się naprawdę zdążył zastanowić jeszcze, więc dosyć długie będzie moje zakończenie, żeby nie było niespodziewane i urwane. Dlatego z tego miejsca dziękujemy Lena, że się podobało, także wszystkich pozdrawiamy, cieszymy się, że byliście z nami tyle czasu, że wytrwaliście, że chciało wam się tego słuchać. No i cóż... Dziękuję też tutaj moim wspaniałym kolegom, którzy ze mną byli przez Maciek, przez całą transmisję, Gabriel, przez część transmisji, ale mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze. No fajnie, fajnie. Bardzo fajny live wyszedł. Pogadać. Tak. Jeszcze lepiej byłoby się spotkać. Oj, zdecydowanie tak. Tak. No, aż się łezka wokół kręci. No. Wspaniałe czasy. Słuchajcie, dziękujemy raz jeszcze. Spotykamy się oczywiście w piątek na kolejnej historii z grupy B i jest to, z tego co pamiętam, Beniamina Dambiela i jego creepypasta właśnie w piątek, w niedzielę oczywiście Jałowca. No i zapraszamy na kolejne transmisje. No przy najbliższej okazji znowu jakiś stream na pewno wleci, więc trzymajcie się ciepło. Dziękujemy wam za uwagę i dobrej nocy wszystkim. Trzymajcie się, hej. Hejo i cześć.